Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Woś, wiceprezes Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. To pan w 2017 roku podpisał się pod decyzją o przekazaniu CBA 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. To jest zdanie prawdziwe. No to jest teza wałkowana od 6 no lat, tak. Już po raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Myślę, że dla każdego to jest jasne, że Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło zgodnie z prawem, na podstawie prawa było zobowiązane. Dla porządku dotacji, to potwierdzić, że tutaj wątpliwości nie ma. Dotacji dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup sprzętu zgodnie z artykułem 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Co ja mogę powiedzieć? Panie redaktorze, proszę wziąć pod uwagę, że ja mam na sobie odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy państwowej. Więc ja nie mogę sobie swobodnie w mediach mówić, co robiłem. Co nie. Ja czekam, ja apeluję, zdejmijcie wszystkie klauzule i będziemy mogli rozmawiać. A w tej chwili mamy sytuację taką, w której machają jakimiś dokumentami, mówią część odtajnionych. Ja nie wiem, czy to jest odtajnione, część nieodtajnionych. To, co jest wałkowane w mediach od 6 lat, to to, że od 6 lat. To jest żadna informacja, żaden news, można powiedzieć. Ministerstwo, Fundusz Sprawiedliwości przekazał dotacje dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego i myślę, że ta informacja wszędzie krąży, bo Fundusz Sprawiedliwości, to jest druga sprawa, nie ma tylko celu, jak opozycja bez przerwy wałkuje, pomocy pokrzywdzonym. Tak, to prawda. Oni dawali 15 milionów na 3 organizacje feministyczne, my ponad 100 milionów na 300 różnych organizacji we wszystkich powiatach w Polsce, ale co istotne, Fundusz Sprawiedliwości ma ustawowy cel przeciwdziałania przestępczości, w tym, panie redaktorze, finansowania sprzętu służącego przeciwdziałaniu przestępczości. Wprost w ustawie ustawowy obowiązek i mówił o tym, kto? Pan Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Ale jednak Najwyższa Izba Kontroli miała sporo zastrzeżeń, panie ministrze. Mówił, że wszystko było legalne, bo było na podstawie ustawy. Nie miał zastrzeżeń co do legalności udzielenia dotacji. Ja nigdy nie kupiłem, bo w mediach ciągle mówią, Woś kupił Pegasusa. Nie. Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości udzieliło dotacji dla CBA. No ale wiedział pan, co CBA, co CBA. No, panie redaktorze, jeszcze raz wrócę do tego, że jestem obłożony. Lodów to nie jest tak, że jeszcze raz, jeszcze raz wrócę, jestem obłożony tyloma klauzulami tajemnic państwowych, że pan wybaczy, ja nie dam, to panie, nie dam prezentu Tuskowi. Czy wiedział pan, na co dokładnie te pieniądze będą przeznaczone? Czy pan wiedział? No, jaki sprzęt będzie kupiony? Jeszcze raz. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, pokazała, że Fundusz Sprawiedliwości dał zgodnie z prawem legalną dotację. Tylko pytam, czy pan wiedział, jaki dokładnie sprzęt dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na działania związane z zakupem sprzętu służącego przeciwdziałaniu przestępczości. Sprzęt służy przeciwdziałaniu przestępczości? No służy. Czy wiedział pan, jaki dokładnie to będzie sprzęt, jaki to będzie system? Czy no, proszę, pan miał taką konkretną wiedzę? Czy to była wiedza na poziomie sprzętu do? Widzi pan, jak Tusk się spotkał z prezydentem, mówił, że były podsłuchy legalne i nielegalne. Ja go wezwałem. Niech pan pokaże chociaż jeden dowód jakiegokolwiek nielegalnego podsłuchu, czyli takiego, który byłby zarządzony bez zgody sądu. Jeśli pan tego nie pokaże natychmiast, to jest pan po prostu jak zwykle zwykłym oszustem i lamusem. No może być tak, napisałem może do Tuska być taki i ja mogę. Który wykracza poza zgodę sądu. Sąd mógł na pewne działania wydać zgodę, służby mogły zrobić więcej. Wie to pan, też byłoby nielegalne, panie ministrze. Jeżeli cokolwiek byłoby, jakiekolwiek działanie byłoby nielegalne, to za nielegalne działanie to jest oczywiste, trzeba każdego pociągnąć do odpowiedzialności. Ja mam zakres odpowiedzialności, miałem w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości i ja mam stuprocentową pewność i stuprocentowe przekonanie, że od samego początku do samego końca, czyli od, nie wiem, wniosku przez udzielenie dotacji po rozliczenie dotacji, wszystko się działo lege artis, zgodnie z prawem. Natomiast co istotne, bo teraz się mówi, że zakres, że ten sprzęt wykracza poza zakres zgody sądu. Ja słyszałem o takich orzeczeniach i też na komisji posłowie to domagają się ujawnienia tych orzeczeń. Istnieją orzeczenia, oczywiście mają pewnie jakieś tam klauzule też związane z ochroną bezpieczeństwa państwa, jak wszystko, co związane ze służbami, które dopuszczają zakres szerszy, więc można mówić, oczywiście to są pewne tezy publicystyczne, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony ktoś sobie odtajnia jeden, drugi dokument i zaczyna walić na użytek polityczny, emocje rozpędzać w Polsce, a z drugiej strony ktoś, kto chciałby dużo mówić, nie może. Niech zdejmą klauzury, będziemy wtedy mówili tyle, ile, no, panie ministrze, żeby wyjaśnić wszystko opinii. Może pan odpowiedzieć na pytanie, czy drugi raz z wiedzą z tych kilku lat właśnie dotyczącą także wykorzystania tego systemu, a pewnie jakąś wiedzę pan na ten temat posiada, czy pan jeszcze raz podpisałby zgodę na zakup? Może inaczej. Podpisałby pan zgodę na przekazanie tych 25 milionów CBA na zakup sprzętu prawdopodobnie systemu Pegasus? Wszystkie działania, które podejmowaliśmy w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości, które ja podejmowałem, decyzje, które podejmowałem, służyły interesom państwa i
bezpieczeństwu państwa i zwalczaniu kryminalistów. Więc bez mrugnięcia okiem, panie redaktorze, jeżeli coś by służyło zwalczaniu przestępczości i wyłapywaniu kryminalistów, podjąłbym drugi raz tą samą decyzję, bez wątpienia. Natomiast powiem panu więcej. Są przecież targi, na różne światowe targi związane ze sprzętem związanym z cyberbezpieczeństwem. I to nie jest tak, że tylko państwa sobie takie rzeczy kupują. Bandziorzy, kryminaliści, przestępcy kupują, przecież no, nie siedzą, nie dzwonią do siebie ze starych Nokii, tylko siedzą na szyfrowanych komunikatorach. Oni jeżdżą na te różne targi, proszę zapytać specjalistów, i kupują najlepszy sprzęt najlepszej klasy. No takiego chyba nie mogli najlepszy, kupić, najlepszy, przykład, najlepszy przykład, ta kompromitacja wczorajsza, zdaje się, Onetu, gdzie rzekomo ktoś miał być nielegalnie inwigilowany, a się okazało, że dwóch bandziorów, dwie firmy się wzajemnie podsłuchiwały czym? No sprzętem właśnie dostępnym na rynku. I o to chodzi. Państwa, poważne państwa świata, muszą mieć sprzęt do wykrywania, zapobiegania przestępczości. Sprzęt typu Pegasus, jakby on się tam nazywał, Minotaur, Dionizos, Predator funkcjonuje w Unii. Kilkanaście krajów Unii Europejskiej ma. Luksemburg ma, Holandia ma. No, Niemcy kupili sobie Pegasusa i co? I w Niemczech Pegasus działa super, a u nas jest rzekomo nielegalny. Znaczy, no, tylko, powoli. Znaczy, tylko, panie ministrze, zejdźmy z poziomu emocji. Opozycja, była opozycja dzisiaj, koalicja rządząca, ma zastrzeżenia też takie, że legislacja nie była dostosowana do tego systemu, który służby posiadały. Chociażby ABW takie systemy za każdym razem certyfikuje. Tak? Pan, w wypadku tego systemu nie było takiej certyfikacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc powiem tak, jeżeli... Mówi pan, że te inne państwa posiadają Pegasusa, a czy Polska posiadała, jeżeli władze w tej sprawie tak naprawdę nie odpowiedziały. Rządzący nie powiedzieli, jeżeli, czy tak, czy nie. No bo są klauzule nałożone, no co mają odpowiedzieć. Jeżeli... A Niemcy się przyznają, że... A Holendrzy i Luksemburczycy się nie przyznają i to wynika z raportu Parlamentu Europejskiego. Tam nikt z nimi o tym nie rozmawia. To jest po prostu no, pewna sfera zwalczania przestępczości. Natomiast no, są rzeczy, które dają państwu narzędzia do zwalczania przestępczości. Teraz, jeżeli któryś przestępca został złapany za rękę, przypomnę, że każda kontrola operacyjna, niezależnie jakim narzędziem, jest realizowana za zgodą sądu. My na komisji teraz posłowie Zjednoczonej Prawicy poprosili o odtajnienie wszystkich postanowień sądu. I co się okazuje, nagle jakiś... Moja opinia to jest teza. Kontrolowany wywiad w Rzepie się dzisiaj ukazuje i Tuleja, sędzia Tuleja się przyznaje, że to on najpewniej, jak mówi, być może klepał Pegasusa, ale oczywiście zaczyna to obudowywać, że on tak dalej. No jeżeli sąd zasądza, nie wiem, kogoś doprowadzenie do sądu, to czy sąd wskazuje, proszę go doprowadzić Passatem albo Audi? No nie, no policja po prostu bierze tą kiję czy cokolwiek tam ma i dowozi tego kogoś do sądu, tak? Znaczy, no, bądźmy poważni. Jeżeli jest ktoś, kto odpowiada za sprzęt, no to CBA ma wiedzę co do tego, jaki sprzęt kupuje, jakiego sprzętu ma używać. No ale, ale jeżeli, sędzia, jednak, jeżeli... panie ministrze, to jest ważna sprawa, na co sąd konkretnie wydaje zgodę, bo jeżeli tam jest mowa o urządzeniu końcowym w zgodzie sądu, w prośbie do sądu o dostęp do tego urządzenia końcowego, no to istotne jest, czy ten dostęp ma polegać na kontroli tego, co dzieje się na tym urządzeniu, wiadomości i połączeniach, które dopiero będą miały miejsce, czy chodzi o całą historię tego urządzenia. Jeżeli o tym sędzia nie wiedział, no to jest wprowadzenie sędziego w błąd. Ale nie, szanujmy sędziów, panie redaktorze. Znaczy to sędzia jest co małym dzieckiem przedszkolakiem, który ma tam podpisywać wszystko jak leci. No, sędzia ma całe postępowanie. O tych historiach, nie, ale może sędzia zawsze sobie z tym radzili. Sędzia może wezwać świadka, wezwać danego funkcjonariusza, poprosić o pełną dokumentację przed decyzją. Zarządzenie kontroli operacyjnej to jest tak naprawdę jeden z ostatnich etapów, jeżeli mamy informację, państwo polskie ma informację o możliwości popełnienia przestępstwa i wyczerpało inne możliwości, dopiero wówczas jest kontrola operacyjna, kiedy są uprawdopodobnione działania związane z nieprzestrzeganiem prawa. I sędzia ma pełen wachlarz możliwości, może wzywać, sprawdzać i tak dalej. Niech się sędziowie nie usprawiedliwiają, bo to sędziowie wydawali zgodę, bo w Polsce tylko sędzia może wydać zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej. A ci, wobec których stosowano kontrolę operacyjną z kolei, jak zostali złapani za rękę, to jaką teraz mają możliwość? No teraz wszyscy nagle kwestionują narzędzie, że coś było wgrywane, tak, i jakieś fałszywe SMS-y. Jestem przekonany, że takie SMS-y puszczali, a teraz wygodnie jest mówić o wiązce danych. Powiem panu więcej. Centralne Biuro Antykorupcyjne, kiedy rządził nim Tusk, powiedzmy, pan Wojtunik, pan Cichocki jako koordynator, czy tam inni, pan Sienkiewicz, miało system, i to też jest informacja podawana od 2015 roku, włoskiej firmy Hacking Team, RCS się nazywał ten system, który polegał na wgrywaniu konia trojańskiego do sprzętu z wiązką danych, z dostępem i tak dalej. Czyli co, jeżeli CBA między 12 a 15 to było super, a potem to już wszystko niedobrze. Znaczy,
zejdźmy na ziemię. Nie? Znaczy, jeżeli są służby państwa, to myślę, dla każdego jest oczywiste, że państwo musi dbać o bezpieczeństwo i musi zwalczać bandziorów. I to jest dla mnie jasne. To teraz o ministrze sprawiedliwości porozmawiajmy, bo podczas tego posiedzenia Sejmu będzie procedowany wniosek o wyrażenie wotum nieufności. Pierwszy taki, jeżeli chodzi o rząd premiera Donalda Tuska. No, jak to z reguły bywa z wnioskami opozycji o wyrażenie wotum nieufności? Bez szans na powodzenie, tak? Chodzi o dyskusję po prostu. No, ale przynajmniej przytoczymy wszystkie te argumenty, które w ciągu tych 70 dni bezprawia urządził rząd Tuska i które przyklepywał pan Bodnar, mówiąc o tym, że szuka podstawy prawnej. To, co jest najbardziej niebezpieczne w tej chwili w państwie prawa, właśnie rzekomo państwie prawa, ci, co mówili o praworządności, nie przestrzegają prawa. Mamy źródła prawa, jest konstytucja, są ustawy. A wy przestrzegaliście prawa, ekipa Prawa i Sprawiedliwości zawsze przestrzegała prawa? Zawsze przestrzegaliśmy prawa, bo organy państwa, Sejm uchwalał ustawy, prezydent je podpisywał, ale oczywiście była cała dezinformacja, jakieś pisowskie ustawy. Nie, to były ustawy uchwalane przez państwo, bo taka, a nie inna opcja miała większość w parlamencie, teraz ma inna opcja większość w parlamencie. Ja nie będę nazywał ustaw uchwalanych przez parlament ustawami jakimiś, nie wiem, kodziarskimi, platformerskimi i tak dalej. To są ustawy, jeżeli oni chcą zmieniać prawo, niech zmieniają. W czym jest problem? W tym, że oni realizują wolę polityczną. Skąd pan wie, czy teraz jacyś silni ludzie nie przyjdą panu do ogródka albo do naszych słuchaczy i nie wiem, i nie zabiorą panu auta, mówiąc, że sobie podjęli uchwałę, że teraz to auto jest ich. Znaczy, to jest ale tego na razie rodzaju... tymi uchwałami to chyba też no nie, no, więcej to... mówicie o tych uchwałach niż się dzieje za pomocą tych uchwał, bo ale była jedna uchwała, jeżeli chodzi o media publiczne i to no było to jedne działanie. Są orzeczenia sądów. Okay, ale mówi pan tak, jakby to była jedna, piąty i drugi obszar państwa regulowany za pomocą uchwał. A Bodnar, który odsuwa od obowiązków nielegalnie prokuratora krajowego, mówiąc, że opinie prawne, interpretacje, wola polityczna, to jest to, silni ludzie. Ale a propos tego Sejmu, znaczy oczywiście głównym punktem tego Sejmu... Tą część głównym punktem tego Sejmu jest oczywiście wotum nieufności dla Bodnara. Zresztą dzisiaj jest bardzo ważna konferencja. Głos środowisk prawniczych, tych wszystkich, których pan Bodnar, pan minister Bodnar tak zwalcza. Zespół Parlamentarny Przeciwdziałania Bezprawiu Bezpieczna Polska. Dzisiaj o 11:00 zapraszam do śledzenia. Natomiast ten Sejm jest absolutnie dziwaczny, bo my na tym Sejmie, panie redaktorze, chyba nie mamy żadnej ustawy. Albo jedną tam wczoraj jakoś dorzucili. Były w polskiej historii jakieś Sejmy nieme. Teraz mamy, nie wiem, Sejmy leniwe, jak nie wiem, jak Hołownia, jak jakieś, przepraszam, Kluski leniwe. Tym Sejmem zarządza i posłowie właściwie co, no, nie mają czego robić. Rozwinięcie tej myśli, poproszę pana ministra Dlatego, ale jednym zdaniem, dlatego, że oni boją się ustaw, bo nie chcą rozmawiać z panem prezydentem. Michał Woś, wiceszef Suwerennej Polski, dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część rozmowy z słuchaczem Radia Plus. Życzymy dobrego dnia. Internetowa dogrywka przed nami. Dziękuję. Radio Plus. Sedno sprawy. Michał Woś, wiceszef Suwerennej Polski, jest cały czas w naszym studiu. Panie ministrze, pan powiedział, że zawsze przestrzegaliście prawa. Myślę, że na ustach wielu naszych słuchaczy, widzów szeroki uśmiech w tym momencie. To proszę przykłady. Przykłady, kiedy... Nie przestrzegaliśmy prawa. Czy przestrzegaliście prawa? No chociażby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy... Pełni przestrzegaliśmy prawa. Ja powiem historię. Ci, którzy zostali wybrani przez Platformę Obywatelską, nie mówię o tych nadprogramowych wybranych przez PO, tylko ci, którzy powinni być wybrani, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. No tutaj... Jesteśmy w części... Pewnie z wieloma politykami pan też rozmawia. I poza tym jednym przykładem... To powiem tylko, powiem szczerze, tak poza studiem radiowym, to wielu polityków waszej opcji przyznaje, że to był błąd po prostu. No. To da mi pan... Grzech pierworodny. Jesteśmy w części internetowej, więc 30 sekund. Jasne, proszę. Platforma wybrała sędziów nadmiarowych i to wiemy. Mhm. Trybunał Konstytucyjny z panem Rzepińskim stwierdził, że to są sędziowie nadmiarowi. Jasne. Oni zostali wybrani uchwałą Sejmu, ale nie zostali zaprzysiężeni. Sędzią się zostaje wtedy, kiedy prezydent odbierze przysięgę, złożą ślubowanie. Sejm ten następnej kadencji, w związku z tym uchwałą, że byli sędziowie nadmiarowi, stwierdził uchwałą, że tamten wybór był nieważny, cała uchwała była nieważna. W związku z tym dokonał wyboru. Dokonując wyboru, poszedł do pana prezydenta i pan prezydent odebrał ślubowania. I teraz, panie redaktorze, jest cała masa orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego od lat 90. Aż do 2015 roku, które jednoznacznie stanowią, że w procedurze powołania sędziów decydujący głos ma powołanie i ślubowanie przez prezydenta, nawet jeśli, jest mnóstwo orzeczeń Trybunału, nawet jeśli wcześniej doszło do pewnych wątpliwości czy naruszeń proceduralnych. Mhm. Wątpliwości. I tak było, jeżeli były wątpliwości przed KRS-em i tak dalej. Jeżeli sędzia... No to trzeba było zrobić? Trzeba było wybrać tych samych sędziów. Okej, ale jeżeli sędzia jest... To by było naprawdę zgodne z duchem demokracji, wybranie tych samych sędziów. Jeżeli sędzia jest powołany przez prezydenta, to jest sędzią. Mhm. I różnica teraz jest taka, że tamci, którzy oczekują rzekomo według opozycji ci nadmiarowi, no
oni nie złożyli ślubowania, oni nie są sędziami. Ale tam była część nadmiarowa, część nie, prawda? No, a ci, którzy są nazywani dublerami przez opozycję, oni nie są dublerami, bo złożyli ślubowanie i są sędziami. Teraz oczywiście jakoś to można rozwiązać. Ale panie ministrze, ale ja panu pokazałem... to ten sam błąd, który zrobiła Platforma. Oni wybrali na zapas, a wy wybraliście wstecz sędziów, w którym tamta kadencja parlamentu wybrać. W momencie, w którym prezydent odbierał ślubowanie, nie było jeszcze orzeczenia, że tamto było nielegalne, więc to prezydent decydował. No ale... Ja panu wytłumaczyłem, dlaczego KRS, skrócenie kadencji KRS-u też no ale to było wątpliwe. Nielegalne, dlaczego nie? Przecież było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie organu państwa o tym, że KRS nie powinien być dobierany, czyli kadencja nie jest indywidualna tych członków KRS-u, tylko KRS zgodnie z konstytucją jest ciałem kolegialnym. W związku z tym jako ciało kolegialne ma kolegialną kadencję. No proszę mi, jaka jest różnica między nami a Platformą, czy tym, to co teraz rządzą, tak, koalicją 13 grudnia? Różnica jest taka, że my, owszem, kontrolowaliśmy organy państwa jako opcja polityczna, to jest normalne w demokracji, ale to organy państwa decydowały. Były ustawy, Sejm jako organ państwa, Senat jako organ państwa, prezydent jako organ państwa, niezależnie czy z PiS-u, czy nie z PiS-u, jakkolwiek, czy bez PiS-u, a teraz oni rządzą i oni powinni działać tak samo, czyli mają część polityczną, partyjną, okej, ale powinni działać organami państwa. Chcą zmieniać legislacyjną rzeczywistość, to powinni zmieniać. Konstytucja jest tak u nas ukształtowana, panie redaktorze, że władza wykonawcza jest podzielona, pan doskonale wie, na dwa ośrodki, tak? Czyli prezydenta i rząd. No ale co, teraz rząd ma zawłaszczać wszystko, bo jest taka wola polityczna, bo kontroluje policję, bo ma siłę? No nie. Właśnie na tym polega demokracja, że władze się wzajemnie równoważą. I to jest różnica między nami, że my zawsze stosowaliśmy prawo. I ja zapytałem, jeden przykład, w którym działalibyśmy bez podstawy prawnej, bez ustawy, działalibyśmy jakąś uchwałą i tak dalej, a oni nie mają podstawy prawnej. Oni sobie uznają, mamy jak byk przepis, nie wiem, prokurator może wrócić ze stanu spoczynku, a ci sobie zamawiają 5 opinii prawnych, mówią, nie, to ten przepis nie obowiązuje. My sobie wyinterpretowaliśmy, że ten przepis nie obowiązuje. Choćby i 1000 przyszło, wie pan, profesorów i mówił, czy przepis obowiązuje, czy nie, no to jeżeli pan ma czarno na białym... W czasach COVID-u to sądy przyznały, też było wiele decyzji, panie ministrze, które były kwestionowane, cała masa w czasach COVID-u. Dlaczego? Mówi, że żadnych nie było ruchów niezgodnych z prawem. Dlaczego? Tam była naprawdę w czasie masa COVID-u kwestionowanych później przez sądy lawinowo. Ja należę do tych polityków, którzy to mówili publicznie. Ale mówiąc wy, mówi pan o całej ekipie. W różnych gremiach, w których mówiliśmy, że żeby nakładać na obywateli, to wynika z konstytucji, obowiązki, czyli wymagać czegoś od obywateli, albo dawać obywatelom prawa, to do tego jest tylko jedno narzędzie, ustawa. Rozporządzeniami nie można od obywateli ograniczać wolności obywateli. A robiliście to, prawda? Proszę zwrócić uwagę, nawet są dokumenty Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie byłem nawet pod jednym z tych pism opisany. Jako wiceminister wskazywałem, że powinna tu być podstawa ustawowa i w wielu przypadkach doprowadzaliśmy później do podstawy ustawowej. Okej, w wielu przypadkach nie. Panie ministrze, to jeszcze o rolnikach trochę porozmawiajmy. Słuszny gniew rolników? Oczywiście. Rolnicy są wściekli na Polski Ład, na Green Deal, na to, co forsował Timmermans. Na Polski Ład. Polski Ład, wie pan, doprowadza Polski Ład. Zielony, nie Polski Ład. Na Polski Ład był kto inny wściekły. Ład Timmermans. Byli wściekli, przedsiębiorcy byli wściekli na Polski Ład. Tak, no Polski Ład był dramatycznie wprowadzony, stąd te negatywne konotacje. No tam masa błędów, też tak. Więc. Takich technicznych się okazało potem. No jest powiązane. Natomiast Zielony Ład, Timmermans, Unia Europejska, oni chcą dorżnąć rolnictwo, bo im przeszkadza to, że rolnictwo produkuje CO2. I teraz Unia sobie wymyśliła, że my zbawimy świat. Ta redukcja do 55% już jest straszna, bo każdy to odczuwa podwyżkami. Na którą zgodził się wasz rząd. Od lipca, przy sprzeciwie suwerennej Polski. Od lipca wszyscy odczują te podwyżki. A teraz jedzie pani wiceminister Zielińska i mówi, że chce 90%, a w Polsce mówi, że nie chce redukcji do 90%. Rząd się już z tego wycofał. No, ale to jest żenujące, sam pan przyzna. No to przepraszam, no nie do obrony. To nie będę pana prosił tu opinię w tej sprawie, bo po prostu nie do obrony. W każdym razie, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy ideologicznie chcą zarżnąć rolnictwo, to bardzo dobrze, że rolnicy protestują. Granica powinna być natychmiast zamknięta i przypomnę, że nasz rząd, mimo że otwarcie lub zamknięcie granic, kwestie celne, importu, eksportu, to jest kompetencja wyłączna Unii, to my zamknęliśmy i nam wytoczyli postępowania. Komisarze europejscy wytoczyli nam postępowania. Ale to była ta granica, panie ministrze? No, zamknęliście, ale czy te towary 3 miesiące temu przez polską granicę produkty rolne ukraińskie nie przejeżdżały? Przejeżdżały, trzeba pociągnąć wszystkich winnych do odpowiedzialności, ale to my nie jest tak, że rząd obrywa za wasze błędy teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o rolników? Absolutnie, bo to wszystko, nie, o czym pan mówił, to przecież... Ale oni rządzą. Decyzja waszego rządu i konsekwencje waszych działań. Oni rządzą od grudnia. Mamy cały grudzień, połowę grudnia, powiedzmy. 2,5 miesiąca. Cały styczeń, połowę lutego. I co oni w tym czasie zrobili? Jeżeli jedna rzecz, którą poza wysyłaniem... Pan minister...
teraz pan mnie złapie, Siekierski. Siekierski, tak, Czesław Siekierski. Udało się, przepraszam. Jest schowany w gmachu, schowany... Ministrów. No, tylu ich jest, bo to już jest najbardziej napuchły chyba rząd w historii Nie, Polski. Jeszcze nie, wasz jeszcze był w 2018 ale, bardziej ale wie pan, my doszliśmy do tej refleksji i go odchudziliśmy. Pan minister Siekierski siedzi w gmachu, nic nie robi. Wysyłają Kołodziejczaka, który mówi, że inni ministrowie jeżdżą i sobie kampanię robią, że się nie zajmują sprawami. No to, tak, no to co ten rząd wyrabia? No to jest jakiś skandal. Rolnicy słusznie protestują przeciwko głupiej polityce klimatycznej Unii i przeciwko fatalnym decyzjom związanym z Unią Europejską. I rolnicy mają rację, rolników trzeba wspierać. A mówił to Michał Wosz, wiceprezes Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi. Dzień dobry Państwu, w środę to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na spotkanie z naszymi gośćmi. Dziś są nimi Marek Sawicki, marszałek senior PSL Trzecia Droga, a po godzinie 9.45 doktor habilitowany Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale zanim przejdziemy do kwestii związanych m.in. z dzisiejszym posiedzeniem Sejmu, to przypomnę Państwu, że 7 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy podczas próby szturmu na Sejm przepychali się z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej, zostało ukaranych pozbawieniem diet na 3 miesiące, co stanowi najwyższy możliwy wymiar kary w tym kontekście. Straż Marszałkowska wskazała 7 posłów PiS, którzy szarpali strażników, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali. To nigdy nie powinno mieć miejsca i nigdy więcej nie będzie miało miejsca, ale Sejm musi wyciągnąć jasne wnioski. Tak stwierdził wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Posłowie, to jeszcze tak gwoli uzupełnienia, którzy zostali ukarani na wniosek Hołowni, to Edward Siarka, Jan Dziedziczak, Antoni Macierewicz, Jacek Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek i Katarzyna Sójka. Coraz bliżej porozumienia, drodzy Państwo, polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie praworządności. Adam Bodnar stwierdził, że zakończenie procedury z artykułu 7 będzie miało dla Polski wymiar także symboliczny i że pozytywne zakończenie sporu o praworządność w Polsce wzmocni także pozycję Warszawy w przyszłych negocjacjach z Brukselą. Nie chciał Adam Bodnar jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy plan przedstawiony przez niego w Brukseli przyspieszy wypłatę miliardów euro dla Polski. Jest jednak jasne, że rząd Tuska próbuje unormować relacje z Komisją Europejską i w Europie to zostało zauważone, podkreśla minister. Nieoficjalnie mówi się, że bardzo dobre dla nas wiadomości mogą być przekazane już niedługo, bo w tym tygodniu podczas wizyty Ursuli von der Leyen w Warszawie. Wczoraj odbyły się protesty rolników w całej Polsce. Dołączyli do nich także myśliwi oraz transportowcy. Zablokowane były m.in. drogi krajowe i wojewódzkie. Protestujący sprzeciwiali się, przypomnę, polityce rolnej Unii oraz zalewaniu polskiego rynku produktami z Ukrainy. No ale problem polega na tym, że podczas protestu na Śląsku na jednym z ciągników, co Państwo doskonale widzą, pojawił się baner z hasłem Putin, zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i
z naszymi rządzącymi. Do tego flaga ZSRR. To oczywiście wszystko wywołało bardzo duże poruszenie. Na to skandaliczne absolutnie hasło zareagował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. I policja, rzecz jasna, nie ma zgody na łamanie prawa i nawoływanie do nienawiści. Taki jest komunikat ze strony ministra. Zapewne ta sytuacja będzie miała swoje dalsze konsekwencje i o niej także będziemy mówić dziś z naszymi gośćmi. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Zaczniemy jednak od kwestii praworządności, drodzy Państwo, bo jak Państwo wiedzą, od poniedziałku Adam Bodnar był w Brukseli, tam przedstawiał dziewięciopunktowy, dziewięcioustawowy, zwał jak zwał, plan przywracania praworządności w Polsce. No i okazuje się, że czekają nas także wreszcie zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Szymon Hołownia ujawnił poniekąd plany koalicji w tej kwestii. Zgoda polityczna już jest, to jest najważniejsze, bo do tej pory Trybunał nie był kwestią poruszaną właśnie ze względu na brak zgody między koalicjantami. Uzgodniliśmy treść dokumentów, ale zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego będą procedowane dopiero na następnym posiedzeniu Sejmu. Wczoraj stwierdził marszałek Szymon Hołownia. Podkreśla także, że na przeszkodzie, by Sejm już dziś zajął się tą uchwałą przygotowaną przez ministra Bodnara, staną czas. Chodzi głównie o to, tłumaczy Hołownia, że w planie na nadchodzące posiedzenie Sejmu jest już sporo punktów do procedowania. Poza tym sam minister Bodnar przebywa w ostatnich dniach w Brukseli. Jego nieobecność także nie pozwoliła na dopięcie wszystkich kwestii na ostatni guzik. Więc rewolucja w Trybunale, drodzy Państwo, rewolucja w Trybunale przełożona na kolejne posiedzenie Sejmu. A jeżeli już przy Trybunale jesteśmy, to w ogóle bardzo ciekawa historia, drodzy Państwo, wczoraj się wydarzyła. Mianowicie, wróćmy do panów Wąsika i Kamińskiego. Pamiętają Państwo, że sposób, w jaki potraktowani panowie zostali przez obecną władzę i marszałka Sejmu, sprawił, że prezydent postanowił blokować tryb legislacyjny u nas w kraju. I sytuacja, drodzy Państwo, polega na tym, że prezydent, co Państwo zresztą pewnie doskonale pamiętają, powiedział, że w ramach sprzeciwu wobec tego, co się dzieje obecnie w parlamencie, w kontroli następczej będzie wysyłał lub też prewencyjnej wszystkie przyjmowane ustawy do Trybunału Konstytucyjnego właśnie. No i co się wydarzyło wczoraj? Andrzej Duda w poniedziałek podpisał dwie ustawy. O Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i o szkolnictwie wyższym oraz o pomocy obywatelom Ukrainy i podatku dochodowym. Podpisał. Tak po prostu. Opinia publiczna bardzo zdziwiła się tym faktem, no bo przypomniała, że prezydent zapowiadał, iż nie będzie podpisywał, tylko wysyłał do Trybunału lub też podpisywał i wysyłał do Trybunału. No i przypomniano sobie chyba w Pałacu Prezydenckim, jaka była zapowiedź prezydenta, bowiem okazało się, że po jakimś czasie pan prezydent podobno jednak po upomnieniach wysyła te ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. To tak a propos ciekawostki, co się dzieje w budynku przy ulicy Alei Szucha w Warszawie. O tym, że kary dla 7 posłów Prawa i Sprawiedliwości zostały zarządzone w postaci braku 3 najbliższych diet poselskich, już Państwu opowiadałam. Co do prokuratury, to tutaj decyzję marszałek Sejmu, jeszcze warto uzupełnić, pozostawił pojedynczym, poszczególnym, poszkodowanym strażnikom marszałkowskim. To od nich będzie zależało, czy będą sprawę chcieli do prokuratury oddawać, czy też nie. Marszałek stwierdził, że to powinna być ich indywidualna decyzja, bo nie chce ich wciągać w jakąś polityczno-proceduralno-karną walkę. W związku z tym każdy z panów oddzielnie będzie podejmował decyzję, czy chce, aby sprawa zamknęła się na poziomie parlamentarnym, czyli na obcięciu tych 3 diet, czy też w prokuraturze właśnie. Wiemy, że część posłów PiS-u już zapowiedziała, że od tych decyzji będzie się odwoływać. Mamy natomiast nie lada awanturę, drodzy Państwo, w koalicji rządzącej. Chodzi o to, że lider Lewicy, współlider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, stwierdził, że marszałek Sejmu razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem blokują ustawę dotyczącą zmian w prawie aborcyjnym. Powiem szczerze, mam już tego osobiście dość, a moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji także. Tak stwierdził w TVN24 Włodzimierz Czarzasty. No i odniósł się do tego wczoraj Szymon Hołownia, który stwierdził wprost, że Czarzasty kłamie.
Nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw, które złożone zostały przez klub Lewicy. A jeżeli już, to blokuje je sama Lewica. Pan marszałek Czarzasty mija się z prawdą. Tak stwierdził Hołownia i dodał, że niezwykle wysoko ceni pana marszałka Czarzastego i że po ludzku bardzo go lubi. No ale mija się z prawdą w ocenie danej sytuacji. Jeżeli miałby to powiedzieć mocniej, bez owijania w bawełnę, to marszałek Czarzasty kłamie, zdaniem Hołowni. Na ten temat oczywiście także będziemy rozmawiać, bo coraz więcej jakichś takich zupełnie niezrozumiałych tarć w obecnej koalicji rządzącej. Tarcia dotyczą także kwestii związanej z rolnictwem i z tymi wszystkimi protestami, z którymi w tej chwili mamy do czynienia. Rolnicy zapowiadają, że tak naprawdę to jest dopiero początek, a sama Warszawa jako stolica Polski dopiero zobaczy, co to znaczy gniew rolników. Michał Kołodziejczak próbuje sytuację tonować, szczególnie w kontekście ukraińskim, bo przypomnę, Ukraina rozważa embargo na polską żywność. No i Kołodziejczak mówi, więcej straci Ukraina niż Polska. I teraz pytanie, jak ta sytuacja się rozwinie w najbliższym czasie. I króciutko jeszcze o tym, że ambasador Rosji został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kontekście śmierci Aleksieja Nawalnego. Wczoraj do MSZ został wezwany Siergiej Andrzejew, ambasador Rosji. Resort dyplomacji informuje, że wezwało rosyjskie władze do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego. Zaapelowało do władz Rosji o przeprowadzenie transparentnego śledztwa w związku ze śmiercią rosyjskiego opozycjonisty. I oczywiście wszystko ma na celu mieć ustalenie okoliczności i przyczyny zgonu Aleksieja Nawalnego, który zmarł, przypomnę państwu, 16 lutego, o czym poinformowała Federalna Służba Więzienna Federacji Rosyjskiej. No, wiadomo, że gest wyłącznie symboliczny, bo nie sądzę, żeby pan, ani pan ambasador Andrzejew, ani tym bardziej decydenci na Kremlu jakoś specjalnie się tą notą przejęli, ale jak rozumiem, względy polityki międzynarodowej takiego czy takiej aktywności wymagały. Na te wszystkie tematy będziemy rozmawiać dziś i już zapraszam państwa na spotkanie z Markiem Sawickim. Państwa gościem Marek Sawicki, PSL, Trzecia Droga, marszałek senior, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby pan był dzisiaj, panie ministrze, na miejscu pana ministra Siekierskiego, to jak by pan rozwiązał ten rozlewający się już na całą Polskę problem rolników? Na szczęście nie jestem. Czyli nie zazdrości pan panu ministrowi obecnie? Nie, nie zazdroszczę. Ja od samego początku mówiłem, że obszar rolnictwa po wyborach będzie jednym z najtrudniejszych, dlatego że mieliśmy 2 lata całkowitego zastoju i zaniedbań poprzedniej ekipy, a teraz rzeczywiście potrzeba jednoznacznych działań zarówno wewnątrz rządu, jak i w stosunku do Unii Europejskiej. I tu sam minister Siekierski, mimo że dzisiaj rozmawia z ministrem rolnictwa Ukrainy, nie wystarczy. Tu musi być także premier Donald Tusk, tu musi być także minister do spraw europejskich, a pana minister zdaniem, finansów. Przepraszam, wejdę w słowo, ale to istotne. Pan minister Siekierski nie ma wystarczającego wsparcia w szafie rządu, pana zdaniem?
Ja myślę, że i panu ministrowi Siekierskiemu, i panu premierowi wydaje się, że jest jeszcze czas, a czasu już nie ma. I ja uważam, że to już przynajmniej tydzień temu obaj panowie powinni wystąpić do przyjeżdżającej chyba w piątek do Polski Ursuli von der Leyen i pana komisarza Wojciechowskiego. Po pierwsze o 4-5 miliardów euro na to, żeby nadwyżki zboża z Europy, przynajmniej 20 milionów ton, wywieźć w rejony Afryki czy w rejony Bliskiego Wschodu, tam gdzie jest głód. Rozładować magazyny europejskie. Po drugie, wycofać się z Zielonego Ładu i z tych idiotycznych ekoschematów, które z programu Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku wcielił w życie w ostatniej perspektywie finansowej Janusz Wojciechowski. Tylko nie da się tego zrobić od tak, panie ministrze. To jest jednak kwestia struktury Unii Europejskiej, no, ale kwestia zgody obopólnej, która zapadła już parę miesięcy temu. Pani redaktor, jeśli pan Wojciechowski chwalił się, że przekonał Komisję Europejską do tego, że potrzebny jest Zielony Ład, że potrzebne są ekoschematy, to niech teraz przekona w taki sam sposób tę samą komisję i tych samych komisarzy, bo to jest ta sama grupa, do tego, że się pomylili. A że się pomylili, to widzą. Widzą to nie tylko w Polsce, bo te protesty rolników są we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Naprawdę pan uważa, że Zielony Ład jest w całości pomyłką? Zielony Ład jest bezsensem, dlatego że pani redaktor, urzędnikom w Brukseli wydaje się, że to, co było normą w rolnictwie lat 70. i dzisiaj rolnicy nadal stosują zasady dobrej agrotechniki i dbają o swoją glebę, bo wiedzą o tym, że jest to organizm żywy, którego nie można zniszczyć i trzeba przekazać kolejnym pokoleniom w dobrym stanie. Ci urzędnicy wymyślili, że za to, że będą robić to, co mnie w technikum rolniczym uczono w latach 70. i opisywać, rejestrować, robić zdjęcia, to za te opisy i za rejestrację będą dostawać pieniądze. Oni powinni dostawać pieniądze za produkcję, a nie za biurokrację, no dobrze, ale a nie za buchalterię. Jest tam element zeroemisyjności, jest tam element ważny, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Panie redaktor, i nie możemy udawać, że tego problemu oczywiście, nie ma. Właśnie ten piękny zeroemisyjny przykład, to są właśnie te ekoschematy. Po żniwach trzeba raz pole zaorać i zrobić okrywę zieloną na 80% powierzchni, a wiosną jeszcze raz tę okrywę zieloną zaorać, żeby można było posiać normalny plon w plonie głównym. Zboże jare, czy jakoś inną uprawę jaru. Czyli dwa razy spalamy paliwo, nie mając żadnego efektu gospodarczego. Przepraszam bardzo, czemu to ma służyć? No dobrze, to teraz wróćmy do tego, jakie zadanie stoi przed ministrem i przed premierem Donaldem Tuskiem, bo pan postawił, no jak rozumiem, jak na członka tej koalicji, dość interesującą tezę, że panowie się spóźniają w swoich działaniach. Nie, ja stawiam tezę, no, że panowie... No to pan powiedział, że już tydzień temu już powinni... zrobili tego, więc się spóźniają. Więc, panie redaktor, jeszcze raz podkreślam, muszą zażądać od Komisji Europejskiej, bo to nie są duże pieniądze. 4-5 miliardów euro w stosunku do 50 miliardów pomocy Ukrainie, jaka jej się należy, to nie są duże pieniądze. I Unia Europejska je ma. I rezerw naprawdę jest dużo. Trzeba wywieźć nadwyżki z magazynów, bo jeśli się nie opróżni magazynów przed żniwami, to żadne udawanie, że będziemy sprawdzać jakość i blokować granice, niczego nie zmieni, dlatego że nadal te magazyny będą puste. Rzekomy tranzyt, który odbywa się kukurydzy, pszenicy, rzepaku i słonecznika przez Polskę, blokuje porty i w portach nie można rozładować naszego zboża, Panie ministrze, to ja zapasów. Zapytam wprost, dlaczego w takim razie pana zdaniem premier i minister nie wykonali tych czynności, o których pan mówi wcześniej? Czy oni sobie nie zdają sprawy z powagi sytuacji, nie wiedzą, co zrobić, a może po prostu nie mają ku temu możliwości? Nie, no bo pani redaktor, bo rozumiem, pani, że z panem Siekierskim no, pani, łączy pani, was... Pani wspomniała o tym elemencie, że tak powiem, bezwładności biurokratycznej Unii Europejskiej. A w przypadkach tego typu nie może być bezwładności biurokracji, musi być decyzyjność polityczna. I jeśli pani Ursula von der Leyen przyjeżdża w piątek, to trzeba jej jasno powiedzieć. Potrzebne są nieduże pieniądze na rozładowanie magazynów, bo jeśli nie, to polski rząd powinien natychmiast, przynajmniej na 3 miesiące, wprowadzić pełną blokadę wschodniej granicy na import, uporządkować swój rynek i tak jak Bułgarzy i Rumuni przez 2 lata wykorzystali czas, wzięli z Unii pieniądze na poprawienie przepustowości swojej kolei, swoich portów, wzięli pieniądze na to, żeby uzgodnić umowę dwustronną pomiędzy Ukrainą, Bułgarią i Rumunią i jakie są zasady wpuszczania produktów żywnościowych, a u nas nie mamy ani umowy, ani pieniędzy, bo ktoś wymyślił sobie, że
port północny w Gdyni wyremontuje za pieniądze budżetowe, a następnie wyjeżdżawi prywatnej firmie. A jeśli użyje do tego unijnych pieniędzy, to będzie to niedozwolona forma. Panie ministrze, tylko problem polega na tym, że pana koledzy i koleżanki, głównie koledzy zajmujący się rolnictwem z koalicji, twierdzą, że to nie jest takie proste, jak pan mówi, że nie da się w ciągu dosłownie kilku tygodni załatwić zaniechań i zaniedbań, które narastały przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, że to pani nie redaktor, jest tak, że się pstryknie i otóż, się stanie. Pani redaktor. Rzeczywiście można było przez 4 miesiące bardzo jasno mówić, że narastający protest i niezadowolenie rolników to jest swoisty bilans zamknięcia rządów PiS. Mhm. Ale od 15 października, a de facto od 13 grudnia, kiedy jest nowy rząd, czy my chcemy, czy nie chcemy, czy moi koledzy z koalicji dzisiaj demokratycznej z tym się godzą, czy nie godzą, od 13 grudnia my już za to odpowiadamy i za chwilę rolnicy już nie będą pytać, kto był winien przez ostatnie 3, 4, 5 czy 8 lat. Tylko powiedzą, my chcemy decyzji tu i teraz. To powtórzę pytanie, panie marszałku, bo raz. Nie do końca to do mnie dotarło. I nie wiem, czy do widzów może ja dzisiaj jakoś... Skąd w takim razie to zaniechanie? No bo skoro pan podkreśla po raz kolejny, że od 13 grudnia rządzicie, że od 15 macie wygrane wybory i już niedługo później większość parlamentarną, to z czego wynika to zaniechanie, o którym pan mówi? Otóż jeszcze raz pani mówię, że to wynika z tego, że są określone procedury, jeśli chodzi o biurokrację brukselską. No więc wychodzi na moje, że pewnych procedur nie da się przeskoczyć po prostu. Ale jest sytuacja nadzwyczajna, więc potrzebuje nadzwyczajnych działań. Mm-hmm. I jeszcze raz podkreślam, Donald Tusk ma dobre relacje z Ursulą von der Leyen. Mm-hmm. Czesław Siekierski co najmniej od 40 lat ma super koleżeńskie relacje z Januszem Wojciechowskim, komisarzem. O proszę. No tak, no bo przecież komisarz Wojciechowski wyrasta z Ruchu Ludowego i nie jest żadną tajemnicą, że razem byli europarlamentarzystami i Wojciechowski zdradził PSL i poszedł do PiSu. Mm-hmm. Siekierski został z PSL-em, więc tu się poróżnili. Tak. I dzisiaj Siekierski ma pełne moralne prawo zażądać od Wojciechowskiego zmian decyzji, które podjęli wtedy, kiedy wprowadzali Zielony Ład i te wszystkie ograniczenia, które nie tylko utrudniają życie rolnikom polskim, ale także rolnikom europejskim. I to rolnicy europejscy dzisiaj wystawili na protestach w całej Unii Europejskiej ocenę komisarza Wojciechowskiego i programu politycznego rolnego PiS z roku 2015. A czy pan uważa, że po tym wszystkim komisarz Wojciechowski powinien, tak jak nawołuje teraz Jarosław Kaczyński, zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji? No jeśli nic nie może, to rzeczywiście lepiej byłoby, żeby zrezygnował i może ktoś inny wziąłby się za to i to uporządkował. Bo mamy sytuację, że komisarz Wojciechowski czeka do końca kadencji swojej i nie robi nic. A z nic nierobienia naprawdę nie uporządkuje się rynku. I stąd jest to zdenerwowanie i poirytowanie rolników, bo widzą wyraźnie, że nie ma aktywnego działania ze strony komisarza i dlatego żądają jego dymisji. Jeśli tej sprawy nie uda się załatwić pilnie, o co pan apeluje, to jak pana zdaniem te rolnicze protesty mogą się rozwijać, w jakim kierunku? Bo no przyzna pan, że oczywiście powody tych protestów to jest jedna sprawa, ale forma tych protestów to już jest zupełnie co innego. Otóż pani redaktor. Znaczy forma w wielu momentach jest absolutnie nieakceptowalna i absolutnie skandaliczna. Nie wiem, czy pan się zgodzi. Otóż pani redaktor, absolutną rzeczą skandaliczną jest to, gdyby mnie, pani, każdemu urzędnikowi, każdemu przedsiębiorcy w ciągu 2 lat obcięto przychody o ponad 40%. Czy nie byłoby to skandaliczne? Oczywiście, czy nie że byli, tak. Nie ja wyszlibyśmy nie na dyskutuję. Ulicę i nie protestowali? Panie ministrze, ale czy pan uważa, że normalną sytuacją... Rolnikom spadły ceny o ponad 40%. Jasne. Tylko rolnicy czy uważa mają pan, zobowiązania, panie ministrze, że normalną sytuacją jest jechanie ciągnikiem z napisem Putin, zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i z naszymi rządzącymi? To jest nawoływanie do ingerencji Putina w panie Polsce, redaktor, w polskie rolnictwo, w każdej grupie, w każdej grupie. I dziennikarzy, i lekarzy, i stolarzy, i także rolników. Znajdzie się jakiś idiota. Jeśli jeden idiota wywiesił taki transparent, to myślę, że są służby stosowne w państwie, które się tym zajęły i o ile wiem, zajęły tak. się tym. Więc w związku z tym przestańmy, że tak powiem, uogólniać, że ja rolnicy nie uogólniam, protestujący... ja pytam o formę tego protestu i czy ona się panu podoba.
Rolnicy nie mają innej formy protestu. Mają protestować w swoich gospodarstwach. Muszą palić opony, zanieczyszczać środowisko. I właśnie znów mamy te pozory rzekomego zwalczania środowiska. Ale to się dzieje, to nie są pojedyncze sytuacje, panie ministrze. No przecież pan ogląda chyba te protesty, bo ten transparent faktycznie jest sytuacją pojedynczą, bardzo jaskrawą. Natomiast palenie, niszczenie mienia, nieprzepuszczanie karetki pogotowia na sygnale. Pani widział redaktor, pan ten film, panie ministrze, wczoraj? Widziałem ten film. I co i to pan jest powie? Oczywiście karygodne, bo gdzieś kierowca z tego pojazdu blokującego zjazd z ronda pewnie wyszedł i go w tym pojeździe nie było chwilowo, więc ktoś inny powinien ten pojazd uruchomić i ustąpić karetce pogotowia. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie jest polska metoda na protesty. Te protesty rolnicy stosują we wszystkich państwach Unii Ale Europejskiej. Ale ja nie mówię, tylko my żyjemy w Polsce i mnie interesują polscy rolnicy. I pani chce oceniać, a ja jeszcze raz podkreślam. Ja składam kolejny raz aktywną ofertę. Bogata, tłusta Unia Europejska. Politycy z Unii Europejskiej, wszystkich państw. Zrozumcie w końcu, że weźcie odpowiedzialność za wyżywienie głodujących na świecie. Miliard ludzi głoduje, a rozpasana, bogata Europa nie pozwala polskim rolnikom, europejskim rolnikom normalnie produkować i planować produkcji w perspektywie kilku lat. A żeby w rolnictwie mogło się cokolwiek dziać, trzeba planować minimum na 10 lat, a nie na 2-3. Jeśli w ciągu 2 lat dochody rolników, przychody rolników spadają o 40%, to trudno im się dziwić, że wychodzą na ulicę i bronią swoich spraw. I dziś czas najwyższy powiedzieć, dość z udawaniem, że nie ma głodnych na świecie. Dość z udawaniem, że na ponad 8 miliardów ludzi, miliard ludzi głoduje i nie ma komu im tej żywności dostarczyć. I są wystarczające fundusze w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, żeby te nadwyżki żywności z Europy zdjąć i zawieźć tam, gdzie jest głód. Bo jeśli tam nie zawieziemy tej żywności, sami przyjadą tu do nas i sobie ją wezmą. I przy okazji nas czapkami zarzucają. Panie ministrze, a co z eskalacją napięcia między Polską i Ukrainą w tej kwestii? No bo Ukraińcy mają swoje racje, polscy rolnicy mają swoje racje. Otwarto zbyt szeroko i bez kontroli, jak rozumiem pana zdaniem, granice dla żywności z Ukrainy. Tak, dwa lata o temu, tym rozmawialiśmy już. Dwa lata temu wydawało się politykom europejskim, że wpuszczenie żywności z Ukrainy to jest sposób na obniżenie inflacji. Tylko nie wiedzieli, jaka to jest skala. Nie wiedzieli, ile rzeczywiście z tej Ukrainy przez Morze Czarne do Afryki, do tych rejonów głodu wyjeżdżało. I gdyby ta Europa pomogła Ukrainie przewieźć to tam, gdzie to dotychczas trafiało, nie byłoby tego krachu na rynku europejskim. Ta Europa to zaniedbała. Ta Europa początkowo chciała to wykorzystać do obniżenia inflacji, a w tej chwili nie potrafi sobie z tym poradzić. Więc jeszcze raz podkreślam, 4-5 miliardów euro, żeby wywieźć 20 milionów ton zbóż, nadwyżki tej, która jest dzisiaj na rynku europejskim, tam, gdzie tej żywności potrzebują. Panie ministrze, czy pan się stał eurosceptykiem? Nie. Ja chcę, żeby ta Unia Europejska była sprawcza, a nie udawana. Wracając do Ukrainy. Wiemy, że ukraińscy rolnicy także są już podenerwowani i zirytowani obecną sytuacją. Zresztą wysypywanie zboża tam na granicy, ja nie wiem, czy to też jest Pani odpowiednia redaktor. Forma protestu, czy nie mnie to oceniać. Niemniej ich rację też trzeba zrozumieć. I teraz, panie ministrze, pytanie... Nie ma racji rolników ukraińskich. Przepraszam panią bardzo, ale to mnie zawsze irytuje. Mamy do czynienia z agrokompleksami międzynarodowymi w Ukrainie, także z rosyjskim kapitałem i ciągle opowiadamy o jakichś ukraińskich rolnikach. Tam nie ma rolników. Tam są wielkie agrokompleksy, których Europa i Stany Zjednoczone nie znają. To jest specyficzny rodzaj rolnictwa ukraińskiego po 91 roku oligarchizacji tego państwa. Więc nie pomagamy żadnym rolnikom ukraińskim, tylko oligarchom. Dwa, ilość żywności przepływająca przez Polskę w stosunku do tego, czego musi się pozbyć Ukraina, jest naprawdę kilkuprocentowa. Ukraina dzisiaj ponad 50% swojej żywności nadal eksportuje przez Morze Czarne. Więc jeśli by ta Ukraina zrozumiała, że ten napór na polską granicę i próba eskalacji konfliktu jest także dla Ukrainy niekorzystna i trzeba na kilka miesięcy to wstrzymać, żeby uporządkować rynek polski, rynek europejski, to będzie to także z korzyścią dla Ukrainy. Bo jedyną drogą zaopatrzenia Ukrainy dzisiaj w sprzęt wojskowy, w amunicję i pomoc humanitarną jest droga polska. Panie ministrze, a jeżeli Ukraina wcieli w życie plan wprowadzenia embarga na polską żywność, to czym to się dla nas skończy? To się skończy tym, że będziemy mieli troszkę mniejsze straty, dlatego że jeśli chodzi o bilans rolny... Mniejsze straty?
Tak, troszkę mniejsze. Dlatego, jak będzie embargo na polską żywność? Jak będzie embargo na polską i na ukraińską. Dlatego, że bilans handlu za ubiegły rok to jest 656 milionów euro na korzyść Ukrainy. Więc Ukraina zarabia na tym, a nie czyli my. Rację ma Michał Kołodziejczak, mówi, że oni stracą więcej niż my. Oni stracą więcej niż... nie, tym razem tak. My stracimy na rynku rolnym trochę mniej, a oni stracą generalnie na eksporcie całym. No tylko pytanie, czy da się, panie ministrze, te kwestie rolnicze tak zupełnie odciąć od sytuacji Ukrainy en bloc? Nie da się, więc ja jeszcze raz powtarzam, trzeba wprowadzić pewne mechanizmy i te mechanizmy są bardzo jasne. Jeśli bogaty świat nie przejmie odpowiedzialności za wyżywienie tych regionów, gdzie żywności wyprodukować się nie da, to w imię tak zwanego interesu klimatycznego my nie zmniejszając produkcję żywności, nie zmniejszymy głodujących na świecie. Panie ministrze, to już ostatnia kwestia związana z rolnictwem. Ja pamiętam, jak zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk mówili w trakcie kampanii wyborczej, wiedząc już, że piętrzą się te rolnicze problemy, bo one przecież piętrzyły się wcześniej, że oni mają rozwiązanie, że oni wiedzą, co zrobić. Czy pana zdaniem wy przyszliście do władzy z planem na to, jak ten problem rozwiązać, czy bez tego planu? Panie redaktorze, przedstawiam ten plan. Nie. Ja pytam o fakty i o to, co się dzieje. Trzeba ten plan szybko. Pan nie jest w rządzie jednak. Więc dlatego mówię, jeszcze raz powtarzam, to trzeba szybko wdrażać, przestać o tym opowiadać. Ja pytam, czy rząd miał plan? Miał. Miał, tylko go nie wdraża. Miał, tylko że ten plan był uwarunkowany tym i starymi przyzwyczajami, jak funkcjonuje Unia Europejska. Tak jak przez ostatnie 4 lata w tej sprawie PiS nic nie robił i mu się wydawało, że samo się stanie, tak również przez ostatnie 4 miesiące trzeba było rzeczywiście aktywniej reagować na sytuację na rynku europejskim, na relacje między Polską a Ukrainą i wymusić na Unii Europejskiej zmianę podejścia do rolnictwa. Rolnicy naprawdę nie chcą wiele. Chcą odejścia od Zielonego Ładu, idiotycznego, bo on nie powoduje żadnych oszczędności klimatycznych i chcą uporządkowania rynku. A uporządkowanie rynku to nie jest to, co tylko mówi się, że chcą zamknięcia rynku i obrotu z Ukrainą. Proszę bardzo, pomożemy, przewieziemy, zarobimy jeszcze przy okazji na tym, tylko niech to będzie w sposób kontrolowany, cywilizowany i niech to wyjeżdża z Europy, bo w Europie i tak mamy nadwyżkę żywności. Trzeba sobie jasno powiedzieć, Polska produkuje dzisiaj 30% więcej żywności niż zużywa. Więc dla nas zamknięcie jakichkolwiek granic, czy światowych, czy ukraińskich, nie jest korzystne. Bo my tej żywności, tego nadmiaru produkcji nie upchniemy na Polskę. A co pan odpowie dzisiaj przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, którzy rozliczają was za to wszystko? Bo to i minister Telus, i pan wicepremier, i minister wtedy Henryk Kowalczyk, i pojedynczy posłowie i posłanki PiS, no takie nawet ironiczne czasem komentarze, pełne śmiechu. Tylko tyle, bardzo krótko. Pod waszym adresem kierują. Mają okazję pomilczeć. Niestety z tej okazji nie korzystają. A pana nie dziwi fakt, że te protesty z taką mocą wybuchły akurat teraz? Przecież o tych problemach wiadomo od bardzo, bardzo dawna. Tak, ale zawsze jest coś takiego jak miara, która się wypełnia. A czy pana tak zdaniem to nie są oddolnie jakoś jednak politycznie ta woda stoi w szklance, inspirowane sytuacje? Dopóki kropelka jej nie przeleje. Nie wiem, być może tak, może tak. Ale oddolnie to co? To znaczy, że rolnicy nie mają prawa się organizować oddolnie. Nic takiego nie powiedziałam. Bo ja pani mówię, zastanawiam, czy to nie jest dlaczego oddolnie. Jest taki moment. Dlatego, że rolnicy, jeszcze raz podkreślam, w ciągu ostatnich 2 lat ceny na ich produkty generalnie, no właśnie, w ciągu ostatnich 2, a protestują teraz. Zastanawiam się, czemu. Spadły o 40%. I jest pewna granica. Masz jakiś zasób, masz jakąś nadzieję. Jeśli się kończą zasoby i nie ma czym obsłużyć raty kredytu, raty leasingu, nie ma za co kupić na wiosnę nawozu, bo towar leży w magazynie, no to zaczyna się protest. Czyli termin tegoż pana nie,
termin mnie nie dziwi, dlatego że mamy sytuację, w której jeszcze dodatkowo rolnicy są dzisiaj zablokowani, jeśli chodzi o kredytowanie, bo w kwietniu ubiegłego roku PiS przyjął ustawę, w której z rolników zrobił konsumentów, z rolników zrobił lombardowców i rolnicy nie funkcjonują na rynku finansowym w bankach jako przedsiębiorcy, tylko finansują jako konsumenci. A więc kredyty dla nich są po pierwsze drogie, po drugie niedostępne. Pana zdaniem Donald Tusk zrobił dobry interes, biorąc do rządu i na listę Michała Kołodziejczaka. Michał świetny. Kołodziejczak pana zdaniem sprawdza się w roli wiceministra świetny rolnictwa? Świetny interes. Ale mówi pan z ironią czy serio? Nie mówię z ironią, no przecież w końcu związkowiec, rolnik praktykujący. I widzi pan jakieś wymierne efekty redaktor, jego działania? W odróżnieniu od tamtej ekipy, to przynajmniej w tej ekipie mamy ludzi i z wykształceniem rolniczym, i z praktyką rolniczą. No jeśli był negocjowany Krajowy Plan Strategiczny, który liczy ponad 1400 stron, swego rodzaju konstytucja wspólnej polityki rolnej dla polskiego rolnictwa, przez wicepremiera Kowalczyka, to wtedy w rządzie wicepremiera Kowalczyka było 6 wiceministrów i ani Kowalczyk, ani wiceministrowie nie mieli ani wykształcenia rolniczego, ani doświadczenia rolniczego, ani przygotowania. Tak, zastanawiam, czy pan widzi jakieś wymierne efekty działania pana Kołodziejczaka? No poczekajmy, poczekajmy. Mało czasu jeszcze minęło. To nie jest tak, żeby po dwóch miesiącach oceniać kogokolwiek. Panie ministrze, czy mamy taki moment, w którym zaczyna już trzaskać politycznie w koalicji demokratycznej? Nie sądzę. No bo na przykład pan Hołownia zarzucił wczoraj kłamstwo panu Czarzastemu. Pan Czarzasty ma pretensje, że Trzecia Droga blokuje kwestie obiecane w kampanii, czyli kobietom, czyli kwestie związane z zajęciem się prawem aborcyjnym. No troszkę takich nieznacek się pojawia. Śmieszy mnie trochę marszałek Czarzasty. Ja zawsze jestem do niego taki bardzo bezpośredni, bo jesteśmy prawie rówieśnikami, choć on jest dużo młodszy. I powiem tak, ja mu nie składałem żadnych obietnic w sprawie jego ustaw i jego programu. Ja się dziwię, że on kieruje w moją stronę jakiekolwiek obietnice. Jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, w Polskim Stronnictwie Ludowym Trzeciej Drodze nie ma w tej sprawie ani żadnego projektu, ani żadnej dyscypliny, więc oczekiwanie od nas... Czyli brzydko się chwyta pan marszałek Czarzasty? Wydaje mi się, że to, co określił marszałek Hołownia, to powiedział prawdę, bo ja nie znam relacji wewnątrz prezydium Sejmu. Natomiast no, jeśli marszałek Czarzasty o tym nie rozmawiał z marszałkiem Hołownią na prezydium czy w innych gremiach koalicyjnych i nagle publicznie wylewa swoje żale, no niech się pożali, no ma do tego prawo. No, wolny kraj, wolna agenda. Każdy może mówić, co chce. Nie powinien pan się dziwić mojemu pytaniu o trzaski w koalicji. Ale to są trzaski pana Trzaskowskiego chciałbym powiedzieć. To są trzaski pana Czarzastego, a no, nie w koalicji. No lewica jest immanentną częścią tejże koalicji. No ale pani redaktor, no dlaczego, Włodziu, dlaczego ty ode mnie, Marka Sawickiego, kamera numer 4. Oczekujesz tego, że ja będę popierał twoje projekty, jak ja ci nigdy takich obietnic nie składałem? Czyli nie będzie poparcia Trzeciej Drogi dla zmian w prawie aborcyjnym. Mojego, natomiast co zrobią inni posłowie po SL-u, nie wiem. Będą tacy, którzy zagłosują za i będą tacy, którzy zagłosują przeciw. No. Panie ministrze, to prawda, że Trzecia Droga negocjuje z panią Pawłowską, która obejmuje mandat po Mariuszu Kamińskim? Nie wiem, która Trzecia Droga, ale w każdym razie... No chyba jedna jest, to już są dwie. No przecież wiemy, że są dwa kluby Trzecia Droga. Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga i Polska 2050 Szymona Hołowni Trzecia Droga. Są dwa kluby. No dobrze, to zapytam o tę jedną trzecią, znaczy pierwszą, nie wiem, czy drugą. Chyba drugą, bo macie mniej posłów niż Hołownia. Ale mamy więcej senatorów o dwóch. Tak, a propos trzasków, drodzy państwo. Nie, no nasi wyborcy podzielili porówno. Pan, pani Pawłowskiej okazali, że ten pomysł na koalicję Trzeciej Drogi był dobry. Do klubu PSL Trzecia Droga by nie przyjął. Ja powiem szczerze tak, zajmujemy się sprawą, która naprawdę kompletnie mnie nie interesuje. Niby dlaczego miałbym się zajmować panią Pawłowską? A na przykład dlatego, że ona objęła mandat po Mariuszu Kamińskim i według Prawa i Sprawiedliwości oraz, jak sądzę, prezydenta Dudy, spowoduje dodatkowo, że ustawy przyjmowane przez ten Sejm będą uznawane za niebyłe, ponieważ już w tej chwili PiS uważa, że jest nadmierna liczba posłów, ponieważ jest ich 261. No dobrze, no jak długo PiS będzie się bawił w tą zabawę pomidor? To ja nie wiem, no. Moim zdaniem niezmordowany będzie w tej kwestii na razie. No to jeśli chcą się bawić w pomidora, to niech złożą mandaty. Naprawdę niech zaczną uprawiać normalną politykę i doskonale wiedzą, że prawomocne orzeczenie sądu drugiej instancji skazujące obu panów zamyka temat. I to również wie doktor nauk prawnych prezydent Andrzej Duda. W związku z tym dalsze trwanie i ten chocholi, taniec i ta zabawa w pomidora kompletnie nie przystoi. Doktor prawa, pan prezydent Andrzej Duda, jak pan to ładnie określił,
No jednak po chwili namysłu ma zamiar kontynuować swój pomysł odsyłania wszelkich ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. Co prawda opinia publiczna musiała mu o tej deklaracji przypomnieć i dopiero później okazało się, że do Trybunału jednak odesłał. No ale odesłał. No ale dobrze, że opinia publiczna przypomniała, a to jest kolejny dowód na to, że doktor nauk prawnych i jego otoczenie nie wierzy we własną wiedzę prawną, w związku z tym po własnych decyzjach oczekuje potwierdzenia tych decyzji przez Trybunał Magister Przyłębski. Czy sprawa Trybunału pana zdaniem też jest załatwiana zbyt późno? Bo wiemy, że nie na tym posiedzeniu, tylko na kolejnym. Ja oczekuję rzeczywiście w sposób bardzo otwarty od ministra Bodnara, ministra sprawiedliwości, że przyniesie do Sejmu ustawy, które doprowadzą do przywrócenia ładu konstytucyjnego. No w Brukseli podobno zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem. No więc czekam, że je położy w końcu w Sejmie i przestaniemy o nich opowiadać, a je uchwalimy i wyślemy do pana prezydenta. A pan ufa ministrowi Bodnarowi? Tak, ja ufam ministrowi Bodnarowi, ufam prawnikom, którzy z nim pracują i jeszcze raz podkreślam, oczekuję od nich ustaw, niech nie robią wytrychów w postaci uchwał, bo to nie ma sensu i niech nie udają, że pan prezydent czegoś nie podpisze. Pan prezydent odpowiada za 8 lat destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości i dajcie mu szansę na to, żeby się na koniec drugiej kadencji zrehabilitował, podpisując ustawy przywracające konstytucyjność wymiaru sprawiedliwości. Panie ministrze, ja nigdy się nie spodziewałam, że z pańskich ust wyjdą słowa, w które sam pan nie wierzy. Nie wiem, w co pani wierzy. Ja jeszcze a to nie jest kwestia mojej wiary, tylko pańskiej. Przecież pan nie wierzy w to, co pan mówi panie teraz. Panie redaktor, jeszcze raz podkreślam. Człowiek, póki żyje, ma prawo do naprawy. Nadzieja umiera ostatnia. I pan prezydent jeszcze ma trochę tej drugiej kadencji i też ma szansę do naprawy. Dajmy mu tę szansę, niech ją wykorzysta, a przynajmniej niech spróbuje. No dobrze, to na koniec jeszcze pytanie o Pegasusa. Czy pan ma jakąś wiedzę na temat tego, czy był nim inwigilowany, czy nie? Ja myślę, że szary poseł... Niby kto by się mną interesował i po co? No podobno skala była taka, że może i szarych posłów inwigilowano. To zobaczymy. Czekam na tym na to ze spokojem. A czy pana zdaniem rzeczywiście taki ciężar gatunkowy tej komisji jest największy? Tak, to jest najpoważniejsza komisja, to jest najpoważniejszy kryzys demokracji po 89 roku. Tak, to jest najważniejszy kryzys. Dlaczego aż tak? Dlatego pani redaktor, że jeśli tego typu instrumenty, tego typu narzędzia, które było stworzone do zwalczania terroryzmu i do zadań specjalnych służb specjalnych było używane do inwigilowania konkurencji politycznej i wewnętrznej konkurencji politycznej, to jest to rzeczywiście największe przewinienie wobec demokracji i wobec konstytucji. To teraz sadzam kij w mrowisku, ja za chwilę będę jeszcze z naszym kolejnym gościem, panem doktorem Słomką, na ten temat rozmawiać, ale na pewno pan słyszał takie analizy, przypuszczenia, tezy, które mówią o tym, że oczywiście ta inwigilacja rok 2019 już za nami, mamy nową kadencję Sejmu, sprawa no, de facto to nie była. Ale jeżeli się okaże, że był inwigilowany także sztab Rafała Trzaskowskiego rok później, w roku 2020, to jest to bardzo poważny argument do tego, żeby ze swojego stanowiska zrezygnował prezydent Duda. Czy pan się zgadza z taką opinią, z takim stanowiskiem, z takim postawieniem sprawy? No to jest rzeczywiście poważny asumpt. Bo pamiętajmy, że różnica między nimi była 400 tysięcy głosów. Bardzo nieduża. Panie redaktor, to jest poważny przyczynek do tego, żeby rzeczywiście pan minister Bodnar i cała palestra prawnicza zastanowiły się, czy to rzeczywiście nie jest moment głębokiego resetu konstytucyjnego, bo jeśli te przypuszczenia potwierdzą się, to jasno trzeba powiedzieć, że polska demokracja od czasu używania tego systemu została całkowicie zburzona. I czy jesteśmy w stanie teraz my jako Polacy usiąść jeszcze raz do jakiegoś okrągłego stołu i tę demokrację na nowo ułożyć? Jesteście w stanie? I powiem szczerze, ja jestem otwarty. No pan tak. Natomiast problem polega na tym, że po stronie Prawa i Sprawiedliwości już żeśmy dzisiaj o tym rozmawiali. Mhm. Na każde pytanie słyszymy odpowiedź. Pomidor. Marek Sawicki. Dzisiaj bez odpowiedzi w stylu pomidor. Dziękuję bardzo. Marek Sawicki, marszałek senior PSL, trzecia droga. A już za chwilę u państwa Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Trzymałem dzisiaj raport. Pan komendant Sadoń, inspektor Sadoń zdał mi raport z wydarzeń, które miały miejsce przed Sejmem w czasie tego, nazwijmy to, dość... No, nie chcę powiedzieć kabaretowego, bo to było dość tragiczne wydarzenie szturmu, czy próby szturmu i jak to określił
jeden z komentatorów, oczywiście może trochę półżartobliwie, próby wejścia Mariuszem do Sejmu. Jak obejrzeliśmy sobie dzisiaj to, co zarejestrowały kamery sejmowe, a proszę pamiętać, że my mamy w Sejmie ponad 400 kamer i każdy strażnik ma też kamerę nasobną. A więc dysponowaliśmy i obrazem z kamer, które strażnicy noszą na sobie i tych, które są kamerami jakby przemysłowymi, które na terenie Kancelarii Sejmu są rozmieszczone. Raport, który zdał pan inspektor Sadoń i identyfikacja uczestników tych zdarzeń nie pozostawia w mojej ocenie żadnych wątpliwości. Straż Marszałkowska wskazała 7 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy to posłowie w ewidentny sposób i ma to potwierdzenie w materiale wideo, obejrzeliśmy ten materiał, ja też go widziałem, szarpali strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali strażników marszałkowskich. Pan inspektor Sadoń był popychany w taki sposób, że zrzucono mu czapkę. Słuchajcie, to nigdy nie powinno mieć miejsca. Takie zachowania nigdy nie powinny mieć miejsca. I nie będą miały miejsca, mam nadzieję, więcej w Sejmie. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Wielu na pana czekało dzisiaj, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, bo nawet redaktor. Czytałam w komentarzach, że czekamy na pana doktora Słomkę. Także jest. No, bardzo mi miło. Zaskoczenie. Chociaż nie wiem, co jest tego powodem. Być może eskalacja zdarzeń, które musimy skomentować, bo rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. Skoro już marszałek Hołownia wypowiadał się przed naszym wejściem na antenę, to może od tego zacznijmy. Czy to są wystarczająco idące konsekwencje? Mam na myśli kary w postaci pozbawienia 3 diet poselskich wobec 7 posłów, którzy mieli nawet podduszać strażników marszałkowskich. Oburzenie po stronie PiS. Pani Sójka nawet grozi sądem Hołowni. No słusznie, nie grozi. Każdy ma prawo do sądu w demokratycznym państwie prawnym. Oczywiście to była ironia na początku naszej rozmowy. A pani redaktor, tak zupełnie poważnie, dla mnie te wydarzenia trochę na wyrost zwane polskim atakiem na Kapitol były przejawem złośliwie powiedzieli, że jaki kraj taki Kapitol, ale to tylko złośliwi, my do nich nie należymy. Ale absolutnego zepsucia pewnych reguł. Mhm. Takiego kontynuowania psucia państwa, norm, zasad i wartości, jak się nie da robić tego, będąc w rządzie i destabilizując instytucje, to można się chociaż posiłować ze Strażą Marszałkowską. Jakbym bardzo radykalnie do tego podszedł, no, mamy do czynienia z użyciem siły. Artykuł 13 polskiej konstytucji mówi, że nie mogą funkcjonować w polskim systemie politycznym ugrupowania, które odwołują się do pewnych elementów, w tym do używania przemocy. Jest to przemoc. Ja nie mówię oczywiście, że zaraz ktoś powinien pójść do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o delegalizację Prawa i Sprawiedliwości. No men omen, nie wiem, jak Trybunał Konstytucyjny właściwie i prawomocnie mógłby to ocenić. Moim zdaniem na tym etapie nie. Natomiast... Ale pan widzi podstawę do delegalizacji PiS-u? Ale to jest radykalizacja, która coraz bardziej upodabnia to ugrupowanie właśnie do tego typu, o których mówi artykuł 13. I oczywiście... Zresztą ostatnio był też wyrok sądu w tej sprawie. Nie chcę oczywiście stawiać, wypadać ex katedra i mówić jak Trybunał Konstytucyjny, że absolutnie tak, ale ja sygnalizuję pewien niepokojący proces. To jest zbliżenie się do stosowania przemocy. I pytała pani redaktor, czy te kary są wystarczające. To jest minimum, jakie można było tutaj wykorzystać, biorąc pod uwagę rozwiązania regulaminowe. Ale zastanawiam się, czy strażnicy marszałkowscy nie mogliby również ze swojej strony w tych procesów wobec... No właśnie, tutaj marszałek Hołownia podkreślił, że ponieważ nie chce wciągać w politykę strażników marszałkowskich, to do ich indywidualnej decyzji pozostawia to, czy oni wejdą na drogę prawną, czy oddadzą sprawę do prokuratury, czy też nie, bo nie wszyscy chcą się w to mieszać. Mandat poselski nie chroni posła przed tego typu zachowaniami. Sądzi pan, że to był jednorazowy incydent, czy że takie sytuacje będą się powtarzać? Panie redaktor,
Po tych zamieszkach pod Sejmem prawdopodobnie w Prawie i Sprawiedliwości nastąpiła pewna refleksja. Mówi o tym media już następnego dnia, że pojawiła się taka refleksja, no chyba trochę poszliśmy za daleko. Chyba przegięliśmy, mówiąc potocznie. Tak. Trzeba od tego jednak uciekać. Trzeba się z takich typów zachowań wycofywać. I ja mam nadzieję, że to była autentyczna i szczera refleksja. Bo nie wyobrażam sobie, żeby załatwiać każdą ważną sprawę w sposób siłowy. Panie doktorze, a sądzi pan, że ta narracja Kamiński, Wąsik jako bohaterowie narodowi, jako więźniowie polityczni, czy to już jest narracja, która się powoli wyczerpuje, czy jeszcze będzie próbował PiS ją reanimować? Mam wrażenie, że pozostanie ona jakąś częścią narracji Prawa i Sprawiedliwości, ale pod wpływem różnych czynników PiS będzie starał się ją spłaszczać i wyciszać. Nie może oczywiście przerwać, urwać nagle, byłoby to wbrew pewnym regułom wizerunkowym partii politycznej, byłoby to odtrąbienie pewnej klęski. Natomiast jest kilka, przynajmniej powtarzam, elementów, które mogłyby tutaj takiemu wyciszeniu sprzyjać. Po pierwsze i najbardziej dramatyczne, mamy sytuację Nawalnego. Wchodzi w sukurs tej polskiej dyskusji o naszych więźniach politycznych nagle sytuacja, kiedy zostaje zamęczony, właściwie zamordowany, bo chyba nie mamy wątpliwości, jakie jest tło śmierci Nawalnego. Więzień, który jest autentycznym więźniem reżimu. Ja pytałam o to ministra Żaryna, doradcę prezydenta. I co odpowiedział? W niedzielę zadałam mu pytanie, czy nastąpi jakaś autorefleksja i jakaś zmiana narracji, jeżeli chodzi o nazywanie więźniami politycznymi, w tym kontekście także panów Wąsika i Kamińskiego. No to nie powiedział, że jakaś refleksja powinna nastąpić, bo są różni więźniowie polityczni. No, dla mnie jest to obraźliwe. Pani redaktor. Ja tylko mówię, jak to jest interpretowane przez środowisko PiSu. Myśląc o więźniach politycznych, mam przed oczami sytuację, żeby nie szukać daleko, na Białorusi czy w Rosji. Na Białorusi zresztą też wczoraj został zamordowany kolejny opozycjonista. Więc prawdę mówiąc, dla mnie jest to obraża zdrowy rozsądek i przyzwoitość. I uważam, że należy się natychmiast wycofać w tej narracji politycznej i doradzałbym to PiS-owi ze stosowania tego pojęcia. I niczemu to nie służy. Ale jest jeszcze drugi element przynajmniej, który mógłby mnie przekonywać, że będzie PiS starało się wyciszyć ten element. To są badania opinii społecznej. Jednoznaczne. Jednoznaczne. Co prawda wczoraj w jednym z programów wieczorem próbowano mnie przekonać, że są inne badania, które można inaczej tłumaczyć. Mnie to nie przekonuje. Badania, które ja znam, pokazują, że społeczeństwo nie chce już, po pierwsze, ciągnienia tematu Kamińskiego i Wąsika. Po drugie, większość, z tego co pamiętam, około 60% badanych uważa, że te mandaty po prostu wygasły, bo mamy do czynienia z przewidzianym prawem, procesem i prawomocnym wyrokiem. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to są spadające słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości jako partii politycznej. Nie wierzę, że nie ma w tym spadku poparcia swego elementu sprawa Wąsika i Kamińskiego. A więc musi przyjść ta refleksja w pewnym momencie. I jeszcze jeden sondaż dla nas robiony zresztą. 80% badanych nie chce Wąsika i Kamińskiego jako startujących do europarlamentu. To jest taki kolejny kamyczek do tego ogródka. To dopełnia tego tej wizji. Tylko pytanie, czy dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński w ogóle kieruje się badaniami opinii publicznej? To trudno odpowiedzieć. No właśnie. Bo prawdę mówiąc, chyba musielibyśmy odrębny, długi program poświęcić na analizę przywództwa Jarosława Kaczyńskiego i czynników, które kierują tym. To ja mam dla pana jeszcze bardziej karkołomne zadanie. Chciałabym, żeby pan nazwał sposób uprawiania polityki przez panią za chwilę już ponownie posłankę Pawłowską. Bo ja wczoraj widziałam taki mem w internecie. Lekarze, którzy analizują zdjęcie pani Pawłowskiej, i było napisane, że pierwsza sytuacja, w której dany organizm jest w stanie przeżyć bez kręgosłupa.
No, nie chciałbym. Analiza politologiczna nie obejmuje tego typu. Analizy lekarskiej, tak. Związanej tak. Nie, ale już tak zupełnie natomiast serio, bo to jest rzeczywiście niebywała zupełnie droga i niebywała tak. Kariera polityczna. Od Lewicy, przez Porozumienie, po Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, my znamy teraz... oczywiście w historii III Rzeczpospolitej, bo ja oczywiście nie będę się zajmował innymi historiami i rozciągał to, nie wiem, na cały tak. XX wiek, ale w historii III Rzeczpospolitej znamy takie sytuacje, takich karier, z którego politycy z niejednego pieca chleb jedli, niejedno ugrupowanie zasiedlili. Ale nie w tak krótkim czasie, o to ale nie chodzi. W tak krótkim czasie, no i właśnie. I w sytuacji takiej, w której naprawdę trudno jest określić, jakie jest ideowe oblicze pani poseł. Bo ja mógłbym powiedzieć, że nie wiem, Bronisław Komorowski czy Jan Maria Rokita są konserwatystami. Opcję, tam, ale tak. Oni utrzymywali tak. się w pewnym nurcie ideologii. To była zmiana organizacyjna, ale pewne fundamenty, przekonania, idee ci politycy utrzymywali, byli przewidywani w tym względzie. Ale przecież pani Pawłowska po tutaj prostu mamy rozstrzał. Przed kamerami dość wprost, teraz bez cienia żenady, jakby kolejna amnezja zapadła, mówi dziennikarzom o tym, że ona będąc w PiS-ie wspierała prawa kobiet na przykład i że głosowała inaczej niż głosowała. No nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? No. Ja się zastanawiam po prostu nad jakością intelektualno-moralną osób, które obejmują mandaty w polskim parlamencie. Ale też mnie zastanawia kolejna rzecz, że to się w jakiejś mierze podobało. Bo skoro marszałek Hołownia miał podstawę, aby zwrócić się do pani poseł. No, tak? No właśnie, o to, aby objąć mandat, to znaczy, że była wcale nie licha grupa wyborców, którym się podobała tego typu narracja i tego typu zachowanie. Jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy, to w końcu my wybieramy przedstawicieli narodu, no. No oczywiście. Nikt nam nie ogranicza tej możliwości. A więc ja oczywiście nie oceniam dobrze czy źle, ale stwierdzam, że była wcale niemała grupa kończąc osób. Kończąc temat pani Pawłowskiej, są plotki, że podobno Trzecia Droga zapraszają w swoje... Słyszałem te plotki, jako niewierny Tomasz, jak nie wierzę pan dotknę, w to. To a gdyby uwierz. Się okazało, że rzeczywiście ją przyjmą w swoje szeregi, to co? To jak pan to oceni? To byłby kolejny obrotowy element kariery pani posłanki. Ale mnie bardziej interesuje decyzja decydentów w Trzeciej Drodze, a nie pani Pawłowska, szczerze mówiąc. O czym by to świadczyło, że ją biorą do siebie? Powiem tak. Jak jest, o nich by to świadczyło? To dla nich jest karkołomna decyzja, bo zyskaliby miano ugrupowania, które przyjmuje osoby niewiarygodne. W związku z tym samo ugrupowanie może być wątpliwej jakości, a więc nie ryzykowałbym kierunku realizowanego w ten sposób. Po drugie, w Trzeciej Drodze nie potrzeba żadnej kolejnej szabli w sytuacji, kiedy koalicja rządowa no, ma stabilną, ma tak. komfortową większość do rządzenia. Panie doktorze, to jeszcze jeden wątek dotyczący relacji polityków PiS-u z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosławem Kaczyńskim, który był wyrocznią, autorytetem i wszystko działo się tak, jak on powiedział, że ma się dziać jeszcze do pewnego momentu. Pani Pawłowska jest kolejną osobą, która prezesowi odmówiła, bo on spotkał się z nią nawet, aby no, zabronić jej przejmowania mandatu po Mariuszu Kamińskim. I zaproponować inne opcje. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o zbliżające się wybory samorządowe, tam jakieś sejmiki podobno wchodziły w grę i tak dalej. Natomiast pani Pawłowska powiedziała nie. Wracam do Sejmu. Pan Janusz Wojciechowski, któremu pan Kaczyński dość wprost powiedział, rezygnuj pan ze swojej funkcji komisarza, powiedział nie mam zamiaru rezygnować z tej funkcji. Pan Ardanowski, były minister rolnictwa, dość wprost nawet zdobywa się na krytykę działań pana Kaczyńskiego. Co się dzieje? Nie mówiąc o ministrze Mastalerku. Bo to wiceprezydencie, panie doktorze, teraz się mówi. Panie redaktor. Rozśmieszyłam pana, widzę. No tak, no ja znam to określenie oczywiście. No przejdziemy zaraz do Pałacu Chciałbym powiedzieć, spokojnie. Że powtórzyć moją tezę. Pierwsza rzecz. Zrozumiano, że przywódca może robić błędy, a wymiarem tego błędu jest rezultat wyborów w 2023 roku. I również to jest pewien probierz, klęska referendalna tak naprawdę, bo pewnie nikt się nie spodziewał i jest to pewien, można powiedzieć, modelowy przejaw oporu obywatelskiego. Ludzie odmawiali
udziału w referendum. Chociaż pułapka prawna zastawiona przez obóz władzy niejako mogłaby ich zmuszać do automatycznego wzięcia karty. A jednak znalazło się bardzo dużo wyborców, którzy stwierdzili, że nie będą słuchać władzy i nie będą wchodzić w tę pułapkę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że narasta takie przekonanie, że Jarosław Kaczyński zatrzymał się w pewnym momencie rozwoju sceny politycznej, systemu politycznego i przestał rozumieć te prawidła, które nią rządzą i wciąga tak naprawdę w Prawo i Sprawiedliwość w coraz to nowe problemy polityczne. To już nie działa. To już nie działa. No i jest jeszcze jedna rzecz, pewien pragmatyzm. Być może, i to jest moja hipoteza, nie twierdzenie twarde, być może w Prawie i Sprawiedliwości narasta takie przekonanie, że PiS nie może sobie pozwolić na wieki wieków, aby być niezdolnym do zawierania koalicji, izolowanym ugrupowaniem. Że trzeba być może Prawo i Sprawiedliwość przesunąć w kierunku umiarkowanego ugrupowania konserwatywnego, które oczywiście będzie trzymał się swoich zasad, ale odejdzie od modelu narodowych populistów do modelu umiarkowanej i zdolnej do współpracy prawicy. I myślę, że ten pragmatyzm w Prawie i Sprawiedliwości, czego przejawem są chociażby słowa ministra Ardanowskiego, jest obecny. Mhm. Za nami pierwsze posiedzenie takie robocze Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Pana zdaniem efekty prac tej komisji, sama sprawa Pegasusa, to będzie bomba atomowa na polskiej scenie politycznej, czy kapiszon raczej? Panie redaktor, nawet wczoraj rozmawialiśmy ze studentami bardzo długo na zajęciach o tym, jakie jest znaczenie Komisji do spraw Pegasusa i zgodziliśmy się co do jednego. To jest być może najważniejsza komisja śledcza w III Rzeczpospolitej. Na pytanie dlaczego? A to dlatego, że dotyka najbardziej i najsilniej praw i wolności człowieka i obywatela. W państwie, w którym dozwala się na stosowanie tego typu instytucji, procedur i mechanizmów, jest bardzo daleko idące prawdopodobieństwo, że będą naruszane prawa i wolności. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo w jaki sposób państwo zgromadzi informacje o obywatelach, o ich życiu. Nie wiadomo jak te swoiste haki zostaną potem wykorzystane. A więc wyjaśnienie sprawy Pegasusa jest priorytetowym zadaniem w tej kadencji Sejmu. I to jest też przejmujące, że, i tu twardo stawiam tezę, komisja śledcza sejmowa powinna być ostatecznością. Tak to zostało ustrojowo zaprojektowane, że dopiero wtedy, kiedy zawodzą wszystkie inne mechanizmy i instytucje powołane do tego. No właśnie, czy teraz nie powinna sprawą się zająć prokuratura przede wszystkim? Powołanie tej komisji jest dowodem, że prokuratura stała się zepsutym mechanizmem. Stała się czymś w rodzaju mechanizmu, który nie chce dochodzić i wyjaśniać. I to jest najsmutniejsza, druga najsmutniejsza refleksja z tej historii. Mam nadzieję, że w tej chwili będziemy mieli no, daleko idące zmiany. No, mam nadzieję, obserwując osoby, które stają na czele prokuratury, że ta naprawa będzie bardzo skuteczna i nie będziemy musieli na nią długo czekać. A więc Pegasus to jest taki symboliczny element, który musi być przenicowany i wyjaśniony do końca, bo może szkodzić nam wszystkim. To ja teraz pytanie do pana jako eksperta od Konstytucji. Na pewno słyszał pan, rozmawiałam chwilę z Markiem Sawickim na ten temat, tezy osób, które twierdzą, że jeżeli to wszystko się potwierdzi i jeżeli będzie udowodnione, że podsłuchiwano Trzaskowskiego, sztab Trzaskowskiego, jego ludzi w kampanii prezydenckiej w roku 2020, to jest to wystarczający powód do tego, aby usunąć ze stanowiska prezydenta Dudę. Tylko u nas nie ma mechanizmu usunięcia prezydenta ze stanowiska. No. I teraz co z tym fantem zrobić? Jeśli to się potwierdzi, rzecz jasna, to zaznaczamy. No to po pierwsze właśnie, bo to tak. Jest warunek wyjściowy. Tak. Można usunąć prezydenta z urzędu, no ale tylko takimi drogami, o których mówi Konstytucja. Więc od razu chciałbym powiedzieć, że musimy sobie wyrzucić ten mechanizm, scenariusz odwoływania prezydenta w referendum. No właśnie. To jest po prostu niedopuszczalny konstytucyjnie model i raczej jako fanaberię intelektualną traktuję tego typu opowieści niż coś, co można by rzeczywiście zrealizować. Ściśle Konstytucja mówi, w jaki sposób możemy pozbyć się prezydenta. Po pierwsze, kiedy on sam zrezygnuje.
Nie wiem, czy w tym przypadku możemy na to liczyć. Ja sam próbowałem podpuszczać troszeczkę w tej dziedzinie, ale odzewu nie było. Nie było. Druga rzecz to wtedy, kiedy Zgromadzenie Narodowe pozbawi prezydenta urzędu, ale ze względu na stan zdrowia. To jest jasno w Konstytucji określone. Nie kwestie polityczne, tylko stan zdrowia. Od razu powiem, że nie ma przepisów, które mówią, jak stwierdzić, jaki jest stan zdrowia prezydenta, więc na razie jest to pewnego rodzaju oddalona fikcja. Oczywiście jest to śmierć prezydenta. Niestety byliśmy świadkami tego, takich jak to się kończy, tak. sytuacji w polskiej historii. No i Trybunał Stanu. To jest ten przypadek, kiedy prezydent... Tylko to sprawa trwałaby tyle, że właściwie kadencja pana Andrzeja Dudy i tak dobiegnie końca. To jest jedna rzecz, ale dokończę. Chodzi o delikt konstytucyjny lub przestępstwo, tak. które zostało dokonane w czasie pełnienia przez prezydenta kadencji. Ale są przynajmniej dwa problemy. Pierwszy, o którym pani redaktor mówi, czyli czas. Przewlekłość. To, tak, będzie, to mogłoby być długo. Dwa, kto postawi prezydenta w stan oskarżenia? Musimy mieć większość 2/3 głosów w Zgromadzeniu Narodowym. Bez Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie da się tego przeprowadzić. Nawet z Konfederacją ewentualnie. Nawet z Konfederacją. Czyli sprawa wydaje się czyli na tutaj przesądzona w tej kadencji. Ewentualnie będziemy mieli sytuację, w której będzie wiadomo, że jeden sztab podsłuchiwał i inwigilował drugi sztab i mimo wszystko wybór nikt nie w stanie wpłynąć na zmianę wyniku albo na jakąś refleksję i cokolwiek w tej sprawie. No to z drugiej strony budzi w obywatelu taką niemoc. Budzi i dlatego ja powtarzam i tu rozmawialiśmy z panią redaktor wiele razy, tak. ja to pamiętam, że rozliczenie poprzednich 8 lat gruntowne na gruncie prawa, nie zemsty politycznej, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, ale na gruncie prawa bardzo mocne jest potrzebne i nie tylko dlatego, żeby odegrać się nawet w sensie prawnym, na poprzednikach, ale po to, żeby pokazać obywatelom, że działa artykuł 7 Konstytucji. Organy władzy publicznej działają na podstawie w granicach prawa, że wysłać ten sygnał obywatelom, że żadna władza nie może sobie pozwolić na łamanie Konstytucji. Dlatego uważam, że droga komisji śledczych jest właściwa, że różnego rodzaju dostępne prawem działania mające na celu rozliczenie funkcjonariuszy państwa są potrzebne i musimy to po prostu uczynić. Ale nie oznacza to, że nie będzie można rozliczyć tej prezydentury w przyszłości. Chociażby symbolicznie, kiedy będzie sprzyjająca większość parlamentarna. Panie doktorze, czy uważa pan, że protesty rolnicze, które przelewają się teraz przez kraj i zapowiadane są kolejne i zdecydowanie silniejsze jeszcze i jak sądzę, jeżeli chodzi o liczebność i wymowę, to jest taki symboliczny, polityczny koniec miesiąca miodowego rządu Donalda Tuska, czy tego miesiąca miodowego rząd Donalda Tuska w ogóle nie miał? To jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo protesty rolników to jest wieloelementowy proces. Po pierwsze, nie tylko dotyczy Polski, ale dotyczy całej Unii Europejskiej, więc trzeba też patrzeć w kontekście Europy. Po drugie, można by powiedzieć, że nie tyle te wystąpienia rolnicze są konsekwencją tego, co robi obecny rząd, tylko to jest przeciągnięty w czasie rezultat decyzji i działań poprzedników. Można powiedzieć, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, wygenerowało sobie pewne środki do działania na skutek tego, że w poprzednich rządach te środki zebrano i zgromadzono, a można było je potem wydać. Tak, swoiście ten rząd obecny niestety ponosi konsekwencje działań poprzedników. Ale też jest drugi element i to też chyba w badaniach opinii publicznej wyraźnie wybrzmiewa. Te protesty rolnicze są pewnego rodzaju symbolicznym przejawem niepokoju społecznego. To jest szerzej niż rolnicy. Ludzie obawiają się Zielonego Ładu, jego konsekwencji, skutków wojny, potencjalnej wojny. Bo proszę zauważyć, że ja nie podam teraz ośrodka badawczego, bo nie pamiętam, ale mam przed oczami badanie, w którym około 50% badanych popiera
protesty rolnicze. Mhm. Czyli to jest jakby element zebrania tego niepokoju społecznego i to nie jest jednoznaczne potępienie rolników. To będzie miało swoje konsekwencje, bo być może trzeba będzie na poziomie Unii Europejskiej zweryfikować założenia Zielonego Ładu. Moją rozmowę z Markiem Sawickim. On jako jednak członek koalicji rządzącej w tej chwili, tej większości parlamentarnej, no delikatnie rzecz ujmując, skrytykował aktywność pana premiera i pana ministra Czesława Siekierskiego, twierdząc, że na pewne rzeczy trzeba było zrobić szybciej i stawiać sprawę mocniej. Więc już nawet w samej koalicji nie ma zgody co do skuteczności działań w tej kwestii. Tak, aczkolwiek bym się upierał, że to jest jeszcze początek i tak naprawdę nowy rząd bada teren, na którym się porusza. Mhm. Jest trochę żal czasami ministra rolnictwa, jak on tak nieco bezradnie rozmawia z rolnikami i tak naprawdę dopiero orientuje się w tym, co można zrobić. A więc tak, ale oni w kampanii mówili, że mają receptę, panie doktorze. I to jest znowu pułapka tego typu obietnic. To w kampanii właśnie mówi się różne rzeczy. No i trudno i próżno jest ostrzegać polityków, że powinni miarkować w kampanii te elementy, które są daleko idącymi obietnicami. Nie wiem, może oni pamiętają efekty tego, jak ludzie szli po wyborach prezydenckich w 90 roku do sądu i domagali się 100 milionów złotych, bo obiecał Lech Wałęsa, a sądy mówiły, no przepraszamy bardzo, oddalamy te sprawy, bo obietnice wyborcze to nie żadna umowa formalna. To wy uwierzyliście w to, że tak może być i to są konsekwencje waszego wyboru. Oczywiście, że w kampanii wyborczej mówi się, że rozwiążemy, no dobrze, ale mamy receptę. Pana zdaniem to jest rzeczywiście poważny kryzys to jest poważny dla rządu? Kryzys. To jest poważny kryzys z dwóch powodów. Po pierwsze, jest na początku procesu rządzenia, a po drugie, jest to protest o bardzo szerokiej skali, o bardzo daleko idącej skali. A dziwi pana termin wybuchu tego protestu, czy nie? Bo to oczywiście nawiązuje także do tych domniemań związanych z faktem, że on od początku był gdzieś tam politycznie inspirowany i że to są organizowały to na samym początku organizacje, z którymi związany był pan Telus, Prawa i Sprawiedliwości na przykład i że oni zaczęli, oczywiście nikt nie sugeruje, że wszyscy są politycznie inspirowani, ale że od tego się zaczęło i że tak naprawdę problemy są od 2 lat, a protesty dopiero za rządów Tuska. Czy pan po prostu uważa, jak Marek Sawicki, że czara goryczy akurat przelała się w tym momencie i naprawdę nie ma sensu spekulować na temat terminu tych protestów? Ja myślę, że 3 rzeczy trzeba wziąć pod uwagę w tej kwestii. Po pierwsze, nie wykluczałbym tezy o pewnych inspiracjach politycznych. No są przecież pewne związki przeszłego obozu władzy z Solidarnością i Solidarnością Rolniczą, więc nie chcę oczywiście uprawiać spiskowej teorii dziejów, ale no te relacje polityczne na pewno istnieją. Druga rzecz, ta czara goryczy to jest również bardzo ważny element, tylko że ta czara goryczy zbierała bardzo długo, nie potrafili rozwiązać tego poprzednicy. I tu, jeśli pan pozwoli, teraz. Słuszny w sumie komentarz naszej widzki, która napisała: pani Kamilo, w całej Europie protesty rolników zaczęły się dopiero teraz i faktycznie data nie ma znaczenia. Ale jest trzeci element jeszcze. Panie redaktor, jak zrobić statystyki, to protesty rolnicze najczęściej odbywały się w styczniu i w lutym. Tak? Tak. Chociażby blokady dróg przez samoobronę. Przecież znamy z przeszłości. To prawda. Jak kiedyś zapytałem się znawców przedmiotu, to mi odpowiedzieli, bo w okresie zimowym jest najmniej pracy w gospodarstwie. Mhm. W związku z tym rolnicy mogą uaktywnić się na innych polach, wiedząc, że mają mniej pracy u siebie. To nie znaczy, że jej w ogóle nie mają, bo wiemy, jak ciężka jest to praca i jak bardzo trzeba być zaangażowanym piątek, świątek i przez cały rok w gospodarstwie. Ale relatywnie podobno najmniej pracy jest teraz, więc uaktywnić można się społecznie czy politycznie. Czyli pana zdaniem reakcja samego premiera, ale także ministrów, czy Siekierskiego, czy Kołodziejczaka jest spóźniona, jest niewystarczająca, jest nieprzygotowana? Tak pan już postawi tezę, czy nie? Ja stawiam tezę, że to jest badanie gruntu i konfrontowanie tego, co obiecano, z tym, co można zrobić teraz. I oczekiwanie. Pytanie, czy rząd ma czas?
No właśnie. I ile tego czasu? Jeśli ile tego czasu? Ale ja jeszcze bym wkomponował jeden element. Znów sięgnę do tego poziomu Unii Europejskiej. Tak naprawdę jesteśmy w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego. I myślę, że jakieś daleko idące decyzje, które muszą być podjęte na poziomie Unii, bo Zielony Ład nie może być podjęty, znaczy nie uregulowany w realiach tylko polskich. To poczekamy jeszcze tak naprawdę do czerwca. No, po czerwcu. W czerwcu będą wybory. Aha, mówi pan o decyzjach. Tak, ale kluczowych. Tak naprawdę kluczowe decyzje co do zreformowania, przemiany tego programu tak naprawdę będą jesienią. Więc ten rok może być dość gorący. No zdecydowanie. Jeszcze ostatnia sprawa w Brukseli. Adam Bodnar, zapowiedź już porozumienia w samej koalicji w sprawie między innymi Trybunału Konstytucyjnego, bowiem, że ta zwłoka wynikała właśnie z braku zgody między koalicjantami. Ona już podobno jest, o tym powiedział Szymon Hołownia i na następnym posiedzeniu Sejmu kwestia przywracania praworządności ma się znaleźć. Czy pana zdaniem ta... Właściwie nie wiem, jak to nazwać. Łagodna konsekwencja Adama Bodnara? To jest coś, co wyborca potocznie rzecz ujmując kupuje, czy nie? No, ja przede wszystkim patrzyłbym na to, że po pierwsze minister Bodnar jest w najgorszej chyba sytuacji. Najgorszej? Ministra finansów w tym momencie, bo jeden musi zadbać o to, aby spięły się finanse, bo nie wiadomo do końca, w jakim są stanie. Każdy dzień odkrywa nam nową niespodziankę, jeśli chodzi o budżet i wydatkowanie środków publicznych. A druga rzecz, no minister Bodnar jako minister odpowiedzialny za praworządność ma nie lada zagwozdkę, jak opierając się na istniejących przepisach przeprowadzić te zmiany. Bo co chwilę jest rafa. A podstawową rafą jest to, i przewrotną, i perfidną bym jeszcze dodał, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z Konstytucji pewną wydmuszkę, pewną karykaturę porządku konstytucyjnego i odwróciło piłeczkę. I teraz broni porządku konstytucyjnego, powołując się na karykaturę Konstytucji. A minister Bodnar musi przywrócić ten prawdziwy wymiar porządku konstytucyjnego. I jeszcze przekonać społeczeństwo. I przekonać społeczeństwo do tego. No i dlatego stąd moje pytanie. Czy według pana wszystko, co on do tej pory robi i to w jaki sposób to robi, jaki sposób sprzedaje te swoje argumenty, opowiada o tym, sprawi, że będzie miał poparcie społeczne? Tego nie wiem. To nie wiem, musiałbym dostać tak naprawdę kawa na ławę, wyniki pewnych badań społecznych, ale myślę, że można uznać działania ministra Bodnara za konsekwentne i za bardzo udaną próbę wdrażania obietnic wyborczych dotyczących naprawy. W Brukseli podobno zadowoleni z tych pierwszych propozycji, ale wiadomo, że schody zaczną się tak naprawdę w Warszawie. Zdecydowanie tak. Doktor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Tomasz Słomka. Bardzo, bardzo dziękuję za tę analizę i naszym spotkaniem, naszą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu. Bardzo państwu dziękujemy za liczną obecność, mimo tego, że trwają transmisje z Sejmu. Wiadomo, że Sejmflix tak zwany to teraz ważna sprawa, ale to jak widzę... Pani program jest topowym programem, więc wcale nie dziwię się. Z grzeczności nie zaprzeczę, jeżeli chodzi o oglądalność, rzecz jasna topowym. Bardzo dziękujemy państwu, bardzo dziękuję raz jeszcze panie doktorze. Wracamy do państwa jutro. Postaramy się, żeby było topowo oczywiście. 9:07 to jest ta godzina, kiedy widzimy się ponownie. Kamila Biedrzycka, Magda Szmidt, cała ekipa, kłaniamy się nisko. Do jutra, a teraz już Tomek Walczak i jego raport. Thank you.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest raport. Zbliża się druga rocznica wybuchu wojny w Ukrainie, najazdu Władimira Putina i jego wojsk na ten kraj, więc zaczynamy podsumowywać to, jak te dwa lata wyglądały, a dziś będziemy to robić z Danielem Szeligowskim, ekspertem do spraw Ukrainy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No i tak, te dwa lata mija. Pamiętam tą pierwszą rocznicę wybuchu wojny. Byliśmy po tej ofensywie charkowskiej, byliśmy po wyzwoleniu Chersonia i tam ziemi chersońskiej. No i entuzjazm pewien był, taki czy nawet pewien optymizm dotyczący tego, jak ta wojna będzie wyglądać. Wydawało się, że Władimir Putin będzie się już tylko cofał. Ta armia jest w takiej rozsypce, że już po prostu nie da się tego poskładać. Wszyscy czekali na tą kolejną ofensywę. Niektórzy już wieszczyli, że nawet do końca lata uda się odzyskać Krym. No i minął ten 2023 rok. Skończył się raczej takim sporym pesymizmem, jeszcze podbitym tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to znaczy widmem powrotu Donalda Trumpa do władzy i tym, co on opowiada. No i tak sobie zastanawiam, pan jak tam tą Ukrainę śledzi i to, jak w Ukrainie się komentuje sytuację około ukraińską także. Jak oni to odbierają? Bo bardzo długo się mówi o tym, że nieważne, co się będzie działo, Ukraina będzie się bronić, ten entuzjazm społeczeństwa do walki do samego końca jest. Czy to się zmieniło w ostatnim czasie, czy nadal, tak jak na początku wojny, Ukraińcy wierzą w zwycięstwo i chcą po prostu przepędzić Putina i jego armię z własnych ziem. To pan redaktor wiele wątków poruszył, ja po kolei będę przechodził przez nie. Pierwszy to, że byliśmy bardziej optymistyczni rok temu, a teraz jesteśmy pesymistyczni, to nam pokazuje dość wyraźnie, że wojna nie jest linearna. Tak, tylko raczej mówimy o pewnych cyklach. Najpierw Rosjanie byli w ofensywie, później Ukraińcy. Teraz to raczej jest dość oczywiste, że znów Rosjanie przeszli do ofensywy. Więc ten przerzut z pesymizmu na optymizm i w drugą stronę to raczej świadczy o nas, a niekoniecznie o tym, co się gdzieś tam dzieje na froncie. I on chyba wynikał też z tego, że ponieważ dużo osób się pomyliło w lutym 2022 roku i spisało Ukrainę na straty, to później mam wrażenie, że jakąś taką siłą rozpędu zmieniło swoje zdanie o 180 stopni i ponieważ Ukraina nie upadła, to teraz już na pewno wygra i będzie tylko lepiej. Ale okazało się, że do pewnego stopnia. Tak? Ja powtórzę to, co pisałem w jednym z tekstów pismowych gdzieś tam latem 2022 roku, bo zdania nie zmieniłem w tym sensie, że strategicznie Ukraina wygrała, czyli swoją państwowość obroniła, natomiast gra toczy się o to, w jakich de facto granicach na wschodzie i na południu. Czyli ja w tym momencie, jakby mówimy krótkoterminowo, w tym momencie ja nie widzę możliwości wyjścia na granicę 91 roku. Krótkoterminowo. Mhm. Tak? Oczywiście, że jakby długoterminowo cały czas Ukraina do tego dąży i teraz już wracam do tego kluczowego pana pytania. Tak, ta mobilizacja i ten entuzjazm na Ukrainie do tego, żeby kontynuować walkę, cały czas jest. Natomiast to nie będzie walka na kamienie i na patyki. No, jeżeli nie ma amunicji, jeżeli nie ma broni, to oczywiście, że ukraińska armia musi się cofać, zajmować inne pozycje dogodne do obrony i to widzimy teraz na froncie, na wschodzie. Tak? No właśnie, bo upadek Awdijewki, bardzo długo obronionej bohatersko przez armię ukraińską, no też wprowadził taki ferment, że oho, dobra, no to jak już Awdijewka upadła, no to już teraz ten walec rosyjski się przetoczy dalej przez Ukrainę. Ale znowu, to są takie te emocje, które nam towarzyszą i tak wpadanie z silnego entuzjazmu w histerię. To chyba to jest to, tak, ten element. To ja w histerię tutaj nie wpadam. No Awdijewka upadła ogromnym kosztem też, bo dopiero teraz dowiadujemy się w zasadzie kilka dni później, że nie wszystkim wojskom ukraińskim udało się wyjść z miasta i co najmniej chyba kilkuset ukraińskich żołnierzy zostało wziętych do rosyjskiej niewoli. Więc koszt jest bardzo duży. Natomiast ja uważam, że Awdijewka jako taka, te ruiny już Awdijewki, tak, to strategicznego znaczenia nie mają. One pomogą oczywiście Rosjanom w tym sensie, że odsuwają front od Doniecka, bo z Awdijewki można było razić Doniec bezpośrednio, te przedmieścia Doniecka. Więc całe zaplecze i logistyka, która jest w obwodzie donieckim, to Rosjanom teraz będzie łatwiej. Natomiast dla Ukraińców ważniejszy jest chyba Pokrowsk, ale to jest jeszcze 80 kilometrów od Awdijewki, jeżeli dobrze pamiętam, 50 co najmniej. Więc to jeszcze chwila. Tak? Mhm. To będzie ważne dla też ukraińskiego zaplecza logistycznego, bo to jest taki węzeł, to jest taki hub, z którego jest
jest cała pomoc rozdzielana między ukraińskie jednostki. Więc Rosjanom też widzimy, że brakuje powietrza. No to niektórzy moi koledzy w instytucie twierdzą, że Rosjanie jadą już na oparach, jeżeli chodzi o ten wysiłek taki wojenny. No to inaczej wygląda trochę, jeżeli chodzi o pieniądze, bo to bardzo prosty rachunek matematyczny. Moim zdaniem dwa i pół roku jeszcze Rosjanom śmiało pieniędzy wystarczy na takie ponoszenie kosztów, jakie dzisiaj jest, czyli już wyższe niż było na początku. Tak? Te wydatki rosyjskie na zbrojenia cały czas rosną. Natomiast no też to, że wydawane są pieniądze, to, że kręci się ten przemysł zbrojeniowy, to jeszcze nie oznacza, że Rosjanie jak walec wjadą w Ukrainę, no bo mamy braki, jeżeli chodzi o siłę roboczą w Rosji, to widzimy, no funkcjonuje to troszkę na zasadzie Związku Radzieckiego, zmiany po 12 godzin przymusowe, bo nie ma kto pracować, to nie do końca pozwala na to, żeby zastępować straty, które są ponoszone na froncie na Ukrainie, bo te są ogromne faktycznie. Więc jakby do pewnego stopnia oczywiście Rosjanie mają teraz przewagę, jest takie momentum, które im sprzyja, natomiast to prawdopodobnie za chwilę też zostanie wytracone, więc ja jakby tutaj jakichś pesymistycznych wielkich nastrojów nie wprowadzam. Awdijivka moim zdaniem tworzy inny problem. Polityczny. Nie na Ukrainie, ale na Zachodzie, bo ona będzie dawała po raz kolejny argument tym wszystkim, którzy gdzieś pochowali głowy na razie, ale są, wiemy, że są. No i ci, którzy się ciągle opowiadają za tymi rozmowami z Rosją. No to będzie po raz kolejny ten sam argument. Widzicie, z Rosjanami nie można wygrać, no to oni mają tyle tej masy, że zawsze się utrzymają i zawsze będą parli do przodu, więc prędzej czy później trzeba Ukraińców za ten stół rozmów posadzić. No niech się z tymi Rosjanami dogadają. Więc tu ja widzę problem, tak? Że te głosy się pojawiają chyba, bo już Mark Rutte, do niedawna jeszcze premier Holandii, człowiek przymierzany do stanowiska szefa NATO, no on tak sobie tam właśnie mówi, że no, trzeba będzie usiąść, no tak, pogadać. No to jest też takie stanowisko kanclerza Scholza, koniec końców. Więc rzeczywiście te głosy wracają i też mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan je podziela, że Zachód, przynajmniej ta część europejska, wszedł taki moment wyczekiwania. To znaczy czekają, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, czy listopadowe wybory przyniosą zwycięstwo i reelekcję Joe Bidena, czy jednak wróci Donald Trump, a razem z nim jednak inna wizja amerykańskiego uczestnictwa w tej wojnie, to znaczy raczej szybkiego zakończenia, oddania Putinowi co jego i niech to się wszystko zakończy, niech pieniądze amerykańskie nie płyną. I trochę tak chyba czekają ci europejscy przywódcy, zwłaszcza chyba kanclerz Scholz, na to, czy rzeczywiście Trump dojdzie do władzy, czy będzie mógł spokojnie powiedzieć, dobra, kładziemy tutaj wszystko, już odkładamy pieniądze, broń zostaje w naszych magazynach, bo i tak nie ma co wysyłać, bo się Ukraińcy i tak nie obronią, bo jak nie ma amerykańskiego wsparcia, to nie ma tej wojny. Trochę tak chyba jest, mam wrażenie. Nikt tego oficjalnie oczywiście nie powie, ale wziąwszy pod uwagę, co się mówi na Zachodzie, trochę tak chyba przeświadczenie jest. No to ja to powiem. No tak, to proszę jest. Bardzo. To tak jest. Oczywiście, że tak. Tylko to jest wizja. Znaczy, to się bardziej opiera na jakimś wyimaginowanym, nie wiem, wizerunku Rosji, którego nie ma. To się opiera po prostu na nadziei. To jest nadzieja, że każdy konflikt kończy się negocjacjami. Ale to nie jest prawda. Znaczy, mamy wiele konfliktów, które się nigdy nie zakończyły poprzez negocjacje, tylko po prostu zwycięstwo na froncie było potrzebne do tego, żeby tę wojnę zakończyć. Ja uważam, że ten konflikt też się nie zakończy negocjacjami, ale z bardzo prostego powodu, bo my się różnimy, nie, może nawet w Polsce się różnimy, ale na pewno się różnimy między, ja się różnię też, ze swoimi kolegami, nie wiem, w Niemczech, w Francji, w Stanach Zjednoczonych, co do tego, jaka jest natura tego konfliktu. Znaczy, to nie jest konflikt o terytorium. No, Rosjanie z jakiegoś powodu wycofali się spod Kijowa, wycofali się spod Charkowa, wycofali się z Chersonia. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest konflikt o terytorium, to jest konflikt, który ma po prostu, ja powiedziałbym, że zniszczyć Ukrainę tak bardzo potocznie. Tak? Natomiast chodzi o to, żeby odmówić Ukrainie prawa do suwerennego istnienia jako państwa. Tak? Putin się z tym nie zgadza. Twierdzi, że nie ma takiego państwa jak Ukraina. To jest fake state. Tak? Wymyślone to jest przecież część Rosji, nie wiem, zbuntowana, Polacy, Austro-Węgry, Niemcy napuścili tych Ukraińców i oni się od nas odłączyli. Ale to jest prawda, no on tak uważa. Tak? I tego problem jest też taki, że to nie tylko on tak uważa. To jest jakby przeświadczenie, które podziela ogromna część rosyjskiej elity politycznej, pewnie nawet Rosjan zwykłych. Tak? W związku z czym nawet po Putinie to nie rozwiązuje sprawy. No i nie rozwiązuje sprawy, ponieważ
ponieważ nie jest konflikt o terytorium, to nie da się go rozwiązać oddaniem Rosji kawałka terytorium. A poza tym, bądźmy szczerzy, już my im to oddaliśmy. No to formalnie nie, ale przecież Krym i kontrola nad częścią Donbasu, no 10 lat już, co było zapisane w porozumieniach mińskich, no de facto oddanie tej kontroli Rosjanom. No bądźmy szczerzy, to było państwo w państwie. Taki miał być cel tych porozumień mińskich. No i teraz raz im to daliśmy, drugi raz im to daliśmy, no i bawimy się, trzeci raz będzie, nie wiem, może Mińsk 3, oddamy jeszcze kawałek i będziemy teraz liczyli na to, że to już wystarczy, że to ten apetyt rosyjski jest zaspokojony. Nie jest, bo to nigdy nie chodziło o terytorium. Tak? No i Rosjanie nie spoczną, dopóki po prostu albo tej Ukrainy nie podbiją, no albo jej nie zniszczą. No ja widzę Putina jako takiego no, psa ogrodnika. Tak? Ukraina jest moja i albo będzie moja, albo jej nie będzie w ogóle. Albo mnie nie będzie, bo to do samego końca mojego lub jej będzie ta wojna trwała. Ukraińcy doskonale to rozumieją, my to doskonale rozumiemy. Zachód rozumie to, zdaje się, jednak trochę mniej. Tylko też się zastanawiam, jeżeli Ukraińcy to rozumieją, wiedzą, że po prostu muszą się w zasadzie, dokąd nie pokonają Rosji, albo Rosja sama się nie pokona, wykańczając się jakby ekonomicznie, no to ciągle to zagrożenie będzie. Tylko czy Ukraina, jak długo jest w stanie się bronić? Bo mówi pan, że no, tak jak Rosji na przykład na 2,5 roku jeszcze tych pieniędzy starczy, żeby tą wojnę w tej skali prowadzić. Ukraińcy pieniędzy zasadniczo nie mają, jedynie subsydia zachodnie, gdzie się utrzymują państwo ukraińskie na powierzchni. Sprzętu brakuje, on nie płynie, mówił pan, że patykami i kamieniami nie da się walczyć i rzeczywiście na froncie po prostu w wielu miejscach Ukraińcy nie mogą odeprzeć rosyjskich ataków czy odpowiedzieć tym samym ogniem, no bo po prostu tego ognia nie mają. Problem jest z ludźmi. Znaczy nie ma nieprzebranych zasobów w Ukrainie, żeby ludzkich, żeby na front ich wysyłać. No i teraz pytanie o tą wytrzymałość państwa ukraińskiego w tym starciu z Rosją. Jak pan ją ocenia? Czy no oczywiście, że Ukraina toczy tę wojnę na pożyczonym sprzęcie. Jak to, nie na swoim. Więc wsparcie Zachodu jest absolutnie kluczowe. Gdyby tego wsparcia nie było, nie wiem, pomocy od Stanów i całego zaplecza logistycznego polskiego przede wszystkim, no to Ukrainy w tej wojnie by już nie było przecież, no dawno. Więc od tego, czy my będziemy to kontynuować, zależy też no, to, czy Ukraina będzie dalej w tej wojnie. Ja jestem przekonany, że my będziemy pomagać, tylko na jaką skalę, bo to, co jest dotychczas, jest niewystarczające po prostu. Dozujemy jak kroplówka. Tak? No, chcielibyśmy, jeżeli już rzeczywiście spojrzymy tak całościowo na Zachód, no to chcielibyśmy, żeby Ukraina nie przegrała, żeby się obroniła, no ale najlepiej by było, żeby za dużo to też nie wygrała. Bo to jest, moim zdaniem, jeżeli jest jedna rzecz, której Ukraina najbardziej potrzebuje po tych 2 latach wojny, a może się to wydać kontrowersyjne, to nie jest broń, to nie są pieniądze. To jest potrzebna zmiana mentalna na Zachodzie, wśród zachodnich polityków, że Rosja naprawdę tę wojnę musi przegrać. Ta zmiana mentalna nie nastąpiła. Mam ciągle przeświadczenie, że Rosja jakoś z tego konfliktu musi wyjść. Jakiś kompromis musi zostać zawarty. Tak? No bo wszyscy się boją tak naprawdę tego, co ta porażka może do czego doprowadzić. To znaczy rozpad Rosji, niekontrolowany w zupełności, dużo bardziej chaotyczny niż ten, który zdarzył się po Związku Radzieckim. No, tego to my nie wiemy, to jest też raz wyobrażenie na Zachodzie. Ale tak? Jest takie właśnie przeświadczenie, że w ten sposób też będzie gorszy chaos niż ten Związek Radziecki, który upadał. Tam w miarę kontrolowalny sposób udało się to przeprowadzić. Panie redaktorze, ja no już anegdotka mała. Miałem kiedyś spotkanie z wysoko postawionym francuskim dyplomatą jakiś czas temu na temat Ukrainy i Rosji i pamiętam jego wypowiedź na ten temat, że to, co mieliśmy wcześniej w Donbasie przez 8 lat, no to wtedy przez 9, tak? Okej, no to jest straszne, ale my możemy z tym żyć, bo możemy to kontrolować. Jesteśmy w stanie dać Ukrainie broń, jesteśmy w stanie dać Ukrainie pieniądze i to jest do utrzymania. Natomiast zmiany wewnętrzne w Rosji, panie Danielu, widzi pan, no tego to już kontrolować nie możemy. W związku z czym to nam się nie podoba, my tego nie chcemy. To nam pokazuje, czego tak naprawdę obawiają się zachodni liderzy i ich doradcy też przecież. Więc bardziej obawiają się tego, że coś stanie się w samej Rosji, co my byśmy chcieli akurat, tak, żeby się stało, niż boją się tego rosyjskiego ekspansjonizmu. To jest trochę przerażające, że jakby nie, cały czas po tych 2 latach, gdzie wydawało się, że pewne rzeczy dotarły już także do liderów politycznych na Zachodzie, zwłaszcza do tych niemieckich i francuskich. Już też widzimy na przykład Macrona, zmieniającego trochę retorykę w Monachium. Mówi tak, jak chyba do tej pory nie mówił. Słyszymy Borysa Pistoriusa, to jest tam minister obrony Niemiec, no to też w zasadzie mówi to, co jest miłe dla ucha Polaka i Ukraińca. No ale mamy kanclerza Scholza, który no, cały czas jakby jest bardzo ostrożny, stąpa po tym. Wydaje mu się, że takie pole minowe, gdzie za chwilę coś wybuchnie, jakby nie było
tej zapaści rosyjskiej armii, jakby nie było zapaści rosyjskiego państwa mimo wszystko. I nie dociera, że ta wojna może być wygrana, nawet musi być wygrana. I to dla mnie jest trochę przerażające, że po tych dwóch latach tak oczywistych faktów nie przyjmują do wiadomości po prostu. No nie, bo dlatego, że tam założenie podstawowe jest takie, że to się skończy rozmowami z Rosją. No prędzej czy później. No i wracamy znowu do tego, natury tego konfliktu. Nawet jeżeli później, no to się skończy. No i teraz oczywiście każdy chciałby mieć miejsce za stołem tych rozmów z Rosją. Kto, nie wiem, kto później, kto mniej pomoże Ukrainie, to jest prawdopodobieństwo takie, większe prawdopodobieństwo, że za tym stołem rozmów się znajdzie, bo troszkę mniej obraził Rosję, obrazowo mówię. Więc no, gdybym ja miał ocenić kanclerza Scholza, to mam wrażenie, że on prowadzi taką politykę, no pomagałem Ukrainie, ale się nie cieszyłem. No, i wtedy nie zostanę wyeliminowany z tego, nie zostanę wyrzucony z tego stołu rozmów. A będę tam pierwszy, to sobie już przy okazji coś załatwię. Myślę, że on nie on jeden tak na Zachodzie myśli i tak planuje. No ewidentnie ja mam wrażenie, że duża część tych liderów politycznych na Zachodzie liczy na jakieś zamrożenie konfliktu. Samo z siebie to nie będzie złe, bo z wszystkich złych alternatyw ta nie jest najgorsza generalnie. Nie. Ale ona wcale nie jest dobra dla nas, bo ona nie rozwiązuje konfliktu. Ona być może przynajmniej chwilowo rozwiązuje temat wojny jako kinetycznego starcia, ale konflikt, podłoże ideologiczne, ono cały czas tam jest i zostaje. No to nie jest tak, że jeżeli zamrozimy sytuację na wschodzie i południu, to Putin przestanie zdradzać te swoje imperialne ambicje i nagle pogodzi się z tym, że Ukraina jest samodzielnym państwem. No nie. Jeżeli dojdzie do tego zamrożenia konfliktu, to ja uważam, że tylko z dwóch powodów. To będzie jakiś tam czynnik taktyczny stojący za decyzjami rosyjskimi, ewentualnie po prostu Rosjanom też w pewnym momencie braknie powietrza. Ale to rozwiązuje sprawę tylko tymczasowo, a jakby to będzie powracało do nas. No Donbas też do nas powrócił, po 15 roku wszyscy byli zadowoleni, że to jest już koniec. Okej, to się gdzieś tam tli na małą skalę, ale sprawa jest załatwiona. No to 7 lat i mamy z powrotem na dużo większą skalę. To też powinno być nauczką, nie jest. Ja też tak jak przez ostatni rok słucham Władimira Putina, no to on w pewnym momencie, to był początek zeszłego roku, kolejna rocznica wojny pod Stalingradem, on tą opowieść o wielkiej wojnie ojczyźnianej wpisał w nową wielką wojnę ojczyźnianą, tym razem z Zachodem. Też nie dotarł, mam wrażenie, do ludzi na Zachodzie. W zasadzie ogłosił, że starcie Ukrainie nie jest o Ukrainę, tylko jest jednak o dominację na świecie, no bo chciał podważyć to, że Zachód coś może podyktować w sferze wpływów, którą on uważa za swoją. Ale to było takie, mam wrażenie, ratowanie się trochę takie propagandowe też oprócz tego pokazania tych celów Władimira Putina, no próba zagarnięcia ludzi, Rosjan, żeby jednak poszli za nim. Bo sytuacja na froncie była taka, była, musiał się odwołać do tego uniwersalnego mitu w rosyjskiej wyobraźni. W ostatnich tygodniach, miesiącach, dwóch, trzech słychać, że znowu zaczyna opowiadać o tym, że w tym Kijowie rządzi ta faszystowska junta, którą trzeba obalić. Kiedy on zaczyna o tym mówić, ja mam wrażenie, że on znowu zaczyna wierzyć w to, że ta Ukraina może po prostu upaść całkowicie. No bo widzi brak decyzyjności Zachodu, widzi zbliżającego się Trumpa. No i chyba czuję, że tak jakby karta odwraca się na jego korzyść. Więc znowu ta trzydniowa operacja zajęcia Kijowa znowu gdzieś tam zaczyna mu świtać w głowie. Nie wiem, czy pan też podziela tak to co Władimir Putin, jak patrzy na Ukrainę i określa sobie te cele i tą swoją wiarę w te cele. Ja jestem przekonany, że cele rosyjskie się nie zmieniły. Znaczy, na pewno nie zmieniły się w zależności od tego, jak rozwijała się sytuacja na froncie. Nawet jeżeli Rosjanie się cofali, to cel jako podbicie, podporządkowanie sobie całej Ukrainy jest niezmienny. No i teraz ja się zgadzam, że jeżeli gdybym ja był Władimirem Putinem i patrzył na Ukrainę i patrzył na Zachód, to też bym doszedł do przekonania, że czas jest po mojej stronie. Że trzeba to przeczekać. Ale to nie jest nowe spojrzenie. To w czasach sowieckich już przywódcy na Kremlu byli przekonani, że zasoby to jest jedno, super. Najważniejsza jest wola polityczna do użycia tych zasobów. No i Putin jakby kieruje się w tym momencie dokładnie takim samym spojrzeniem. No on ma świadomość tego, że jego zasoby własne są o wiele mniejsze, razy mniejsze niż zasoby tej całej koalicji, która pomaga Ukrainie. No przecież musi mieć broń z Iranu, z Korei Północnej i tak dalej. Ale on jest przekonany, że on ma wolę do użycia tych zasobów, a Zachód nie. Znaczy Putin jest przekonany, że my generalnie jako koalicja państw, która pomaga Ukrainie, nie mamy woli do tego, żeby długoterminowo ponosić koszty takiej konfrontacji z Rosją. Prędzej czy później się zmęczymy. No być może ma rację, to jest problem, tak? Że
patrzy na różne dyskusje w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kongresie i dochodzi do wniosku, że to jest, że jego założenie słuszne, trzeba zaczekać, no to dlatego my musimy też podjąć jakieś działania wyprzedzające. No, jednym z najbardziej oczywistych, moim zdaniem najłatwiejszych działań byłoby po prostu skonfiskowanie rosyjskich pieniędzy, które mamy w Unii Europejskiej, no i przeznaczenie na dozbrojenie Ukrainy i na takie priorytetowe potrzeby z zakresu odbudowy. No, jeżeli 200 miliardów pompujemy w ten cel wojenny, no to zrobimy to, co Rosjanie zrobili przez ostatnie 2 lata. Wyrównamy w zasadzie. Tak? No to zupełnie zmienia jakby postać rzeczy. No nie chcemy tego zrobić też z przyczyn politycznych. Jeszcze ja powiem więcej, bo ja się obawiam, że jeżeli my teraz tych pieniędzy nie weźmiemy, to my je oddamy Rosji. To brzmi dzisiaj kontrowersyjnie, ale za rok albo za 2 może już nie będzie wcale takie kontrowersyjne. Czy na różnych dyskusjach na Zachodzie, które są o Ukrainie i o Rosji, to ja słyszę taki argument, że no ale po wojnie trzeba odbudować oba kraje. Znaczy jakie oba? Znaczy, i Ukrainę, i Rosję. Co znaczy, że my po prostu oddamy Rosji tę część tych pieniędzy, tak? No to katastrofa jakaś, no. Więc albo teraz, gdy jest momentum, i ja mam wrażenie, że rzeczywiście ta spirala się nakręca, idziemy w tym kierunku, więc albo teraz, albo później będzie już tylko trudniej. No właśnie, no to też byłby tak silny sygnał polityczny, że nie zamierzamy się z Władimirem Putinem układać, no bo skoro przejmujemy jego fundusze, które tam gdzieś na Zachodzie trzyma, no to nie ma my zamiaru oddawać mu tego, co on sobie życzy. To jest sytuacja wokół Ukrainy. Chciałbym wrócić na moment do tego, co się w Ukrainie samej dzieje. Na początku wojny mieliśmy taką silną jedność klasy politycznej wokół celu, jakim jest zwycięstwo w tej wojnie, czy obrona Ukrainy. Ta jedność się zaczęła sypać, to też jest w jakimś sensie naturalne. Zaczęła się też sypać, mam wrażenie, taka dobra współpraca, która przynajmniej na zewnątrz dobrze wyglądała przez dłuższy czas armii z przywództwem cywilnym. Jak pana zdaniem to, co się dzieje, jest groźne dla wysiłku zbrojnego Ukrainy? Na ile te polityczne zawirowania także wokół armii osłabiają możliwości obronne Ukrainy? No, nie wydaje mi się, żeby to było czymś wyjątkowym, że ta jedność przynajmniej w pewnym momencie zaczęła pękać, no bo to jest nie do utrzymania w długim okresie. Tak jak nie do utrzymania w długim okresie też jest taki wysiłek mobilizacyjny Europy, polskiego społeczeństwa. My też mamy huśtawki nastrojów, tak? Pomarańczowa rewolucja, Euromajdan, wojna. Najpierw jest duża mobilizacja społeczna, później oczywiście jest spadek, no i są pytania, dlaczego? No bo to jest po prostu nie do utrzymania w długim okresie. Na Ukrainie też. No tylko, że Ukraina ma mniejsze pole manewru, no nie może sobie pozwolić na coś takiego. Znaczy do pewnego stopnia na jakąś tam dyskusję polityczną w środku i konkurencję może, a nawet musi, no bo to jest jakby dla higieny i dla utrzymania w ogóle tego wysiłku wojennego, ta różnica interesów tam być musi. No przecież nie może być tak, że prezydent Zełenski zagarnie całe państwo pod siebie, będzie dowodził całym państwem z ulicy Bankowej i wszelkie jakieś tam głosy niezgody będą, nie wiem, odsuwane na bok. Może tak jest trochę, no, do pewnego stopnia. Ale tak, no, prezydent Zełenski w tym momencie staje przed pewnym dylematem. No bo kończy się jego kadencja prezydencka 5-letnia. Jest oczywiste, że w tym momencie wyborów nie będzie prezydenckich, tak? Trzeba jakoś odnowić ten mandat, trzeba jakoś odnowić legitymację polityczną ekipy rządzącej. No i ponieważ wybory nie wchodzą w grę, no to w zasadzie albo łączenie, nie wiem, no, podzielenie się tą władzą, odnowienie troszeczkę tej władzy, już nie koniec rządu, ale włączenie, nie wiem, tych środowisk, wolontariuszy, wszystkich, którzy pomagają armii do współdecydowania, tak, o przyszłości państwa. No i teraz ta dyskusja polityczna, ta rywalizacja polityczna, ona musi być dopuszczona do pewnego stopnia, żeby ten cały mechanizm płynnie działał. Tak? Wiem, że prezydentowi Zełenskiemu pomysł rządu jedności narodowej się nie podoba, a nawet go drażni. W pewnym sensie to ja go rozumiem jako daniego polityka, no bo on teraz ma pełną kontrolę nad rządem. Rząd jest, nie wiem, powiedzielibyśmy departamentem politycznym administracji prezydenckiej, który po prostu wykonuje polecenia, które z ulicy Bankowej przychodzą, więc rekonstrukcja rządu w tym kierunku sprawiłaby, że on by przynajmniej część kontroli nad rządem stracił. Co jest dość oczywiste, że mu się to nie podoba. Natomiast no, on przed tym dylematem będzie stawał, jeżeli moim zdaniem rekonstrukcja rządu będzie wkrótce na Ukrainie taka szersza. Pewna logiczna konsekwencja też tych zmian w armii, czyli
od nowa całego takiego zaplecza rządzącego na Ukrainie, tchnięcie nowej energii oczywiście w ten wysiłek wojenny. Jeżeli to zostanie zrobione po łebkach, jeżeli społeczeństwo, Zachód też, odniesie wrażenie, że to po prostu jest ucieczka do przodu, to jest jakaś tam fasada tylko, no to może się to skończyć jakimś większym konfliktem politycznym. Nie mam na myśli wystąpień antyrządowych, protestów i tak dalej, no ale ten konflikt się zaogni wewnątrz samej Ukrainy. Ale co jeśli chodzi o przywództwo wojskowe? Bo mieliśmy niedawno zmianę Waleryja Załużnego na też znakomitego dowódcę Aleksandra Syrskiego. On się wsławił tą obroną Kijowa. Czasami o tym zapominamy. To on też tą chyba, jeśli dobrze pamiętam, tą charkowską operacją dowodził. Więc doświadczony, znakomity dowódca. No ale jednak jest takie poczucie, przynajmniej jak się patrzy na to z zewnątrz, no, że bohatera, który obronił Ukrainę, odsuwa się od dowodzenia armią. I to może morale armii podminować, no i niczego dobrego nie przyniesie. Jak pan patrzy na tę zmianę? Ona jakoś tak powiew świeżości też w patrzeniu na tę wojnę wniesie do dowództwa? Czy rzeczywiście jakiś niepotrzebny, zły ferment właśnie w armii? Jest i logika strategiczna, i logika polityczna, jaka stoi za tą decyzją prezydenta Zełenskiego. No, logika generalnie polityczna jest taka, że konflikt między generałem Załużnym a prezydentem Zełenskim był. No, tak, co najmniej była różnica interesów, jak tę wojnę prowadzić. No i teraz Zełenski oczywiście podejrzewał, że Załużny ma ambicje polityczne, że ekipa Załużnego była oskarżana o to, że za dużo gadają po prostu. Te artykuły generała Załużnego, które pojawiły się w The Economist, w amerykańskiej prasie, tak, to jest dość niecodzienna sytuacja. Jednak gówno dowodzący takich rzeczy nie robi. To też zostało odnotowane na Zachodzie. Jako odstępstwo pewne od normy. Co też generalnie na niekorzyść trochę generała Załużnego zadziałało, jeżeli chodzi o ten odbiór na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tak? Więc prezydent Zełenski oczywiście miał wrażenie, że to jest przeciwnik polityczny. Jeżeli nie dziś, to na pewno jutro. No jeżeli prezydent Zełenski patrzy na nastroje społeczne, robi jakieś zakryte, zamknięte badania opinii publicznej, no a przecież wiemy, że robi, no to oczywiście, że zobaczył, że generał Załużny jest tym głównym kontrkandydatem. Mało tego, może gdyby wybory się odbyły, to by nawet wygrał. Więc trzeba go było odsunąć na boczny tor. W kierunku tej logiki politycznej mnie jeszcze kilka czynników skłania. Pierwszy taki, że prezydent Zełenski jako naczelny dowódca mógł sobie zwolnić generała Załużnego, kiedy chciał. Czy no po prostu to zawsze polega na tym, że cywilna kontrola nad armią, tak, oznacza, iż priorytetem jest dowództwo cywilne, a nie wojskowe. Znaczy koniec końców jakby racja stoi po stronie cywili, a nie po stronie wojskowej. W związku z czym mógł to zrobić w każdym momencie, ale tego nie zrobił, a chciał, żeby generał Załużny sam podał się do dymisji. Więc ja uważam, że to jest takie typowo ukraińskie zagranie. Wtedy dałoby się stworzyć pewną zgrabną opowieść na potrzeby tam tej ukraińskiej polityki wewnętrznej, że w sumie to generał Załużny wziął na siebie te porażkę kontrofensywy. Tak? Przyznał się do błędu, no każdemu się zdarza. Najlepszym. I dlatego chcemy go wysłać na ambasadora gdzieś do Zachodu, żeby już żadne media do niego nie chodziły i on jakby uciekł, został wyłączony z tej polityki wewnętrznej ukraińskiej. Czyli generalnie po to, żeby to wysokie poparcie społeczne mu spadło. Żeby wszyscy o nim zapomnieli. No to ewidentnie, jeżeli prezydent Zełenski patrzy na generała Załużnego przez ten pryzmat, no to super. Jakby jak najbardziej logiczne. To mnie skłania, że to była ta logika polityczna. No i oczywiście, czy stoi za tym jakaś logika strategiczna? No to tak, no kontrofensywa się nie udała. Były dyskusje o tym, czy potrzebne jest właśnie jakieś nowe spojrzenie na wojnę, czy potrzebni są nowi dowódcy, którzy ten powiew świeżości by wnieśli. Czy jest różnica poglądów na to, jak prowadzić wojnę? Czy to ma być taka wojna mobilna bardziej? Czy my chcemy zaprosić Rosjan na swoje terytorium, tak? I z nimi walczyć? Czy będziemy szturmować te umocnienia rosyjskie, które tam na wschodzie i na południu są, no to tutaj różnica poglądów między Załużnym i Zełenskim była. No i
Tylko zasadnicze pytanie brzmi, czy syrski to jest ten powiew świeżości? No ja nie wiem, moim zdaniem niespecjalnie. No tak wydaje mi się, że on pogląd na prowadzenie wojny ma dokładnie taki sam, a przynajmniej nie za bardzo. Że obaj z założonym dosyć blisko współpracowali. Tylko wydaje mi się, że tam jest jeden istotny czynnik. Znaczy, myślę, że to, co mogło ostatecznie przeważyć przeciw Załużnemu, to, że Załużny opowiedział się bardzo mocno zresztą publicznie za szeroko zakrojoną mobilizacją, no i po prostu zaciągiem do wojska ukraińskiego społeczeństwa, tak? Coś, czemu sprzeciwia się prezydent Zełenski, moim zdaniem głównie politycznych. Oczywiście on to uzasadnia bardzo zgrabnie przyczynami gospodarczymi, że ktoś musi pracować, ta gospodarka też musi się kręcić, to te pieniądze, które zarobi ukraińska gospodarka, pójdą na zbrojenia. Oczywiście, no ja się w pełni z tym zgadzam. Ale podejrzewam, że mimo wszystko to nie o to chodzi, a chodzi raczej o takie powody polityczne, że no po prostu to się Ukraińcom nie podoba. No i raczej generał Syrski wydaje mi się jest osobą, która się zgadza przynajmniej do pewnego stopnia z prezydentem Zełenskim, że może to nie jest potrzebne teraz, a może na pewno nie jest potrzebne na taką skalę, jaką chciał generał Załużny. I te pierwsze wypowiedzi i Syrskiego, i to, co prezydent Zełenski też mówi, no bo jednym z pierwszych poleceń, jeżeli tak można nazwać, do generała Syrskiego było to, żeby przeprowadził audyt tego, co dotychczas zostało zrobione. No prezydent Zełenski mówi, jak to jest, że mamy zmobilizowanych 1 000 000 ludzi, ale na front trafiło 300 tysięcy. To gdzie jest reszta? Gdzieś tam na zapleczu, prawda? Czyli prawdopodobnie oni na ten front nie trafili, a na razie tej dużej mobilizacji przeprowadzać nie będziemy. No i chyba po to jest potrzebny generał Syrski, który popiera po prostu taką, a nie inną wizję prezydenta Zełenskiego, ale teraz, żeby obronić prezydenta Zełenskiego, bo to też takie fair powinno być. No oczywiście, że on jako naczelny dowódca chce pracować z wojskowymi, którzy podzielają jego wizję. Znaczy, no to jest absolutnie logiczne. Jeżeli pojawia się ten konflikt interesów między sferą cywilną, a wojskową, no to wojskowi muszą zrezygnować. Naturalne, rzeczywiście. I na koniec. Wspomnieliśmy o tym wyczekiwaniu na Zachodzie, na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czy pana zdaniem wojna też poczeka na wyniki w tych wyborach? I te najbliższe miesiące też trochę będą taką wojną pozycyjną, którą obserwowaliśmy w zeszłym roku. I raczej wielkich przełomów nie należy się spodziewać, no bo nikomu też na tym chwilowo nie zależy. No, czy paradoksalnie to ja uważam, że tak. Ale że zaczeka prezydent Putin. Bo no, jeżeli on jest przekonany, że czas jest po jego stronie, jeżeli on jest przekonany, że Donald Trump wygra albo ma duże szanse na to, żeby wygrać w wyborach prezydenckich. No i logiczna konsekwencja tego założenia jest taka, że pewnie Putin uważa, że Trump mu tę Ukrainę odda na tacy, albo przynajmniej będzie łatwiej, no to na jego miejscu też bym nic głupiego przynajmniej nie zrobił, co najmniej do jesieni. W związku z czym zaczekałbym, tak? No oczywiście jakby siłą rozpędu Rosjanie będą szli do przodu, ale no to raczej nie będzie taka ofensywa, która miałaby się przedrzeć za Dniepr. Tak? No oczywiście, że oni nie staną w środku ukraińskich pól i będą czekać na wybór Trumpa, ale też w sensie politycznym to jest kluczowe. Czyli jeżeli ktoś na Zachodzie myśli, że do jesieni się dogada z Putinem, to się nie dogada, bo Putin uważa, że nie ma po co w ogóle żadnych rozmów rozpoczynać, jeżeli za chwilę dostanie za darmo. A mówił to Daniel Sieligowski, ekspert do spraw Ukrainy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Podsumowaliśmy sobie te 2 lata wojny w Ukrainie. Całe szczęście, bez takiego strasznego pesymizmu, jednak gdzieś ta iskierka nadziei jest. Będziemy się tej iskierki tam dopatrywać na frontach Ukrainy. Ja państwu za dziś bardzo dziękuję. To był raport. Ja nazywam się Tomasz Walczak. Do zobaczenia już wkrótce. Miłego dnia.